Także jeżeli chcecie przekazywać coś, uważajcie. Jeżeli ktoś zechce zrobić to samo z pogłosem, ewentualnie może to samo zrobić z wielogłosem i z polifonią. Na przykład proszę podać dalej to ciastko, nie? To ciastko mogę dalej. Powiedzieć głosem demona z pogłosem i to pójdzie interesujcie na nasze wystąpienie na YouTubie. Czy my się już... Głosem demona z pogłosem. Dobra. To jest Barry White w wersji opętanej. Ale tak, to później, Barry później Black, jak, tak. Jak będziemy sobie spokojnie tutaj robić te błędy muzyczne. Tak. Bo to, co potem na sam koniec będzie, to właśnie dzisiaj tutaj jest taka tradycja, że my występujemy bez komputera, czyli wszystko, co zostanie nagrane, to zostało zlupowane albo naciśnięte na żywo tutaj. Muzyka nie była przygotowana wcześniej, bo nie wiadomo, jaką nutę naciśniemy. Już od razu wiadomo, że temat zmierza w jednym kierunku, więc to będzie na pewno bardzo takie seksowne. Tak. A to, czy to będzie do słuchania, to zobaczymy później. Natomiast wszystko się nagrywa, więc jak ktoś już nie dosłyszy czy jakichś rzeczy, to będzie potem to na filmie. Nie dosłucha, ewentualnie nie dodotyka sobie, to sobie podotyka później. Myśmy z Olegiem się dawno nie widzieli i zastanawialiśmy się nad tym, jaki temat tego naszego dzisiejszego spotkania. I od razu spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy sobie tak najpierw po cichu, a potem głośno: magia. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o magii. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Rodzaje magii. Dzisiaj będzie wykład na temat rodzajów magii. Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? Magia jest jeszcze tych innych. Najbardziej jest oryginalna ta węgierska magia. Tak. Dlaczego o magii? Otóż w ostatnich dniach i Oleg i ja mieliśmy kilka ciekawych zdarzeń związanych właśnie z magią. I to niekoniecznie tą taką białą, czy nawet kolorową. Nie, ja bym powiedział, że wielokrotnie ona była na przykład sraczkowata. Albo posraczko. Ponieważ wielokrotnie... Pokraczna magia posraczkowata. Pokraczkowata magia posraczna. Wielokrotnie skonfrontowaliśmy się z rezultatami działań magicznych i konsekwencji reperkusji magicznych, ponieważ nie wiedzieliśmy, że takie są. Reperkusje. Słuchajcie, magia działa. To jest stwierdzone, ewidentnie potwierdzone przez naszych, że tak powiem, słuchaczy i nie tylko. Ostatnio przyszedł do mnie człowiek, z którym dosyć długo pracuję, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, i mówi: Andrzej, nie mów nikomu tego, co mi powiedziałeś odnośnie tej magii, bo to działa. I on był przerażony. I dlaczego on był przerażony i dlaczego on, pomimo tego, że ta magia u niego zadziałała, on powiedział, żeby tego nikomu nie mówić, bo to działa, tak? Otóż magia to jest takie narzędzie, które ma w sobie każdy z nas. I może ją wzbudzić w dowolnym momencie, w dowolnej chwili, energią pochodzącą z dowolnego miejsca w ciele. To może być umysł, to może być serce, to może być stopa, to może być mały palec u prawej ręki. Jeżeli tylko sobie to wyobrazimy, że stamtąd czerpiemy energię, to ona zadziała i zacznie się manifestować w przestrzeni naszej fizyczności. I dlaczego on był taki przerażony? Otóż on był przerażony, ponieważ użył tej magii, chcąc wpłynąć na innych ludzi, używając egoizmu tego klasycznego. Czyli ja chcę, żeby oni robili to tak, jak ja chcę. I użył tej energii, która pochodziła w tym momencie, czy to z umysłu, czy z miejsca, w którym rodziła się chęć kontroli tych ludzi. On to zrobił i to się zaczęło dziać. Aha. I wtedy zaczęły się dziać rzeczy magiczne. I w jego życiu, i w jego energetyce, i z tymi ludźmi, na których on te czary rzucił. Przysłowiowo. Przysłowiowo. Tymczasem okazuje się, że jeżeli stosujemy pewnego formy próby naginania rzeczywistości, żeby to odniosło takie rezultaty, jak sobie zaplanowaliśmy, bo przeczytaliśmy w słowniku, że egoista to jest osoba, która myśli o sobie zamiast o mnie. Więc postanowiliśmy zostać egoistą w naszą stronę i nie myśleć o innych, tylko o sobie, i to oznacza, że mnie jest dobrze, ponieważ innym jest źle. Bo tak sobie poczytaliśmy na memach internetowych, gdzie było bardzo dużo ciekawych wyrażeń i takich fraz, które mówiły: długo się człowiek zbiera, gdy się z kimś zaprzyjaźni, a potem się okaże, że to ten człowiek widział w tobie tylko narzędzie.
albo czasami otwierasz na kogoś serce, a potem zostajesz z niczym. I takie frazy ludzie czytają bardzo długo, tak długo, jak bardzo chcą przyciągnąć do siebie uwagę i litość. A kiedy nikt do nich tej litości nie daje, bo ta magia wyraźnie działa bardzo skutecznie, ponieważ to są zaklęcia odstraszające. Większość sytuacji błagania o litość przyciąga tylko psychopatów, którzy bardzo lubią się pastwić nad jednostkami szukającymi litości. Natomiast wszystkich innych odstraszają. Najczęściej samodzielnych i wesołych, fajnych, mogących zmienić życie ludzi, błaganie o litość odstrasza bardzo skutecznie. Słuchajcie, tam w każdej tej sytuacji błagania o litość działa magia, czyli wkładanie energii w to, co chcemy doświadczyć. W taki czy w inny sposób my używamy magii na co dzień. Generujemy w sobie tą energię, która dostarcza nam tych wszystkich litości lub bezlitości, tak, które nas otaczają. No i taki człowiek na przykład, który się naczytał, jak świnia grzmotu, ponieważ jesteśmy w lochu, więc o lochach możemy mówić, prawda? Jak świnia grzmotu naczytał się, aloha zresztą w Hawajach, tak witają te maciory. I, to też magiczne wyrażenie aloha, tak słyszałem. To się... Oni tam mają, nie mają lochów, tylko te... Tylko alochy, tak. Tak samo jak antylopa z przeciwieństwem lopy, prawda? Czyli jednostki, tak powiem, bardzo... bardzo no tak jak jest dźwięk i niedźwiedź. Jest dźwięk i niedźwiedź, prawda? Jest on, tak. Jest tygrys, ja gryz i on gryz, tak. Jest również gryzli, nie strylali. Jest tak. I przedmidor, i jest na przykład, i śródmidor. I słoń A, słoń B i słoń C jest. Jak słońce idzie na wakacje, to wtedy świeci słoń A albo słoń B. Tak. No właśnie, też. I, właśnie, to... I to jest ten piąty elefant. Tak, piąty elefant. To jest ostatni wymiany. Trochę zakręciliśmy tam tymi no, ale tak wracając do punktu wyjścia, jak już tak jak ta locha grzmotu się nasuwa, taki człowiek tych wyrażeń litościobłagających, w których jest powiedziane, ależ któż wreszcie dostrzeże, że egoistą nie jestem i miłości żądam. To nagle stwierdza, że jak to mówią proktolodzy, a dupa, ja to rzucam i zacznę dbać o siebie i teraz to ja będę egoistą. A w kogo ja, że mam się nauczyć, że tego egoizmu? No i tak się rozglądam i mówię, no a od kogoż mam się uczyć egoizmu? Uczę się od tych egoistów, którzy mnie tak skrzywdzili. No bo to by jedynie egoiści jakiś słownikowo rozpoznaje. No bo tak moja, że tak powiem, mentalność tych egoistów sobie definiuje. No więc zaczynam zachowywać się jak ci, którzy mi nakopali do tej właśnie praktologicznej, tak powiem, punktu zainteresowania praktologa. No i w wyniku... Dupa, dupa, dupa. Tak jest. No i właśnie, nie chcę mówić, że biorę czerwony łańcuch, czy tak działa. No tutaj, a my na martwo też może pójść, więc... Jesteśmy w lochach, więc... Jesteśmy w lochach, więc jeszcze... Tak naprawdę oba stany skupienia są na mnie straszne. No więc... Oba stany, tak, Stany Zjednoczone. A już możemy jeździć za darmo, nie za darmo. Dokładnie. Jakoś tam bez tych dewizy, jako wizy do D. No więc w tej sytuacji powstaje taki schemat, że mam się uczyć egoizmu tylko od tych ludzi, których znam jako egoistów w swoim życiu, a znam tylko tych, którzy byli moimi opracami, więc zaczynam sobie wyobrażać to, co Andrzej powiedział, że mu powiedział ten człowiek, z którym opracował, że egoizm to jest wtedy, kiedy inni cierpią, a ja mam dobrze. Albo kiedy inni robią tak, jak ja chcę, nawet jeżeli oni się z tym nie zgadzają. Ale oni muszą to robić, ponieważ ja im to każę. Albo chcę tego doświadczać, ponieważ mam nad nimi przewagę. Ojej, i wtedy ten człowiek nie zauważa jednej rzeczy, że on funkcjonuje na takim ostatnio w ewolucji człowieka rozwiniętym odcinku mózgu, który nazywa się kora czołowa. Który tak naprawdę jest utożsamiany z czymś takim, hello, jak mówi, tak wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w restauracji na takim wielkim statku, prawda? I mówicie, przychodzicie do kelnera i mówicie, proszę zmienić kurs. A kelner mówi, proszę pana, to jest restauracja. Mówię, nic mnie to nie obchodzi. Mówię, to jest najbardziej reprezentatywna część statku i ja chciałem tu przyjść do tego części statku, żeby ten statek zmienił kurs. Mnie interesuje inny kurs. Mówię, proszę pana, może pan zamówić homara co najwyżej i zmienić kurs poruszania się pana jelit. Generalnie rzecz biorąc, płat czołowy jest tym mózgiem świadomym. To jest to, co mówi, że ja wiem, że mówię, ja wiem, że operuję, ja chcę, żeby tak było. Natomiast nie zauważamy całego tego obszaru nieświadomego, który kolosalnie dużo robi. Praktycznie to jest cała maszynownia, mostek kapitański, gdzie cholera wie, gdzie on jest tak naprawdę. Nikt nie wie, gdzie jest mostek kapitański tutaj. I człowiek, który przychodzi do Andrzeja na sesję i się przeraża tą wiedzą tajemną, bo mówi, kurde, to ja chcę być egoistą i to działa. No bo działa, ale on nie wie jak. Przede wszystkim bać się powinien nie tego, co on z ludźmi może zrobić, tylko tak naprawdę tego, jak on zrozumiał egoizm.
zrozumiał go tak, że on musi być takim człowiekiem, jak ci, których on się boi. Bo on czuje siłę tych, których się boi i chciałby sam taką siłę posiąść po to, żeby mógł czuć, że inni się go boją, tak samo jak on bał się wcześniej. Więc tylko nie mów tego innym, bo inni też tacy będą. To po pierwsze, a po drugie, sam się wystraszył, że taki jest. I nagle się okazuje, że wszystko, co mu się kojarzy ze sprawczością, jest szkodliwe, bo on pamięta, że ludzie, którzy potrafili zmienić jego życie, zawsze robili to na jego niekorzyść i teraz on nie umie innej drogi znaleźć w swoim życiu, niż stać się takim samym skurwielem, jak ta osoba, która mu go nauczyła, czym jest egoizm. I zdefiniowała mu te słowa. 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 Słuchajcie, to w takim razie, to co to jest ten egoizm, jak go używać i jeżeli te czary są takie straszne, to czy może lepiej po prostu zaakceptować ten system, w którym żyjemy, nie używać tych czarów, nie być egoistą i poddać się temu wszystkiemu po to, żeby z nas zrobiło mięso mielone i potem spaghetti i potem jeszcze, żeby to spaghetti przeszło przez wszystkie jelita po obranym kursie, wyszło na zewnątrz w postaci czegoś tam. I nawigowało w nieokreślonym celu razem z prądami morskimi. Wymieniło się energią ze wszystkim, co na morzu. Aby spaghetti stworzone z nas wyszło z jelitami i mogło się zjednoczyć i wymieniło energię ze wszystkim, co na morzu. Kto zapamięta? Słuchajcie, wbrew pozorom tak. Wbrew pozorom tak, ponieważ na każdym etapie tej drogi możemy doświadczać siebie takimi, jakimi jesteśmy i na każdym etapie drogi, tej drogi tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zmienić kursu. Ten kurs obraliśmy bardzo dawno temu. Jeżeli zaczniemy zmieniać kurs, to zacznie nas to boleć. Bo będzie nas bolało to, że kelner, którego prosimy o zmianę kursu, w ogóle nas nie chce słuchać, tak? Moje, ja mogę zmienić kurs wymiany walut w tej restauracji dla pana. Ale nie mogę zmienić kursu tego statku, którym płyniemy. To są właśnie roszczeniowe żądania egoistów, którzy używają magii do tego, żeby zmienić kurs statku i potem są traktowani jak terroryści. I są zdziwieni, że nikt ich nie lubi, tak? I wszyscy chcą ich rozstrzelać, tak? I są na pierwszych stronach gazet i na pierwszych stronach świadomości ludzi, którzy ich obserwują. Tak, ponieważ zadają sobie takie pytanie, jakim cudem ci, którzy mi to zrobili, uszli na sucho, a ja dostałem w tyłek? To jest najczęściej większość pytań ludzi, którzy chcą zostać złymi ludźmi nareszcie. Bo tak mówią sobie, ja cały życie byłem dobrym człowiekiem, tak bardzo długo próbowałem być dobrym człowiekiem i powiedzieli mi, że dobro wraca i gówno prawda. I jak już nie wróciło, to postanowiłem, że będę złym człowiekiem, bo ja widziałem samych złych ludzi i oni mieli dobrze. Jak zostałem złym człowiekiem, to mi też nie jest dobrze. Ponieważ ja się z tym nie zgadzam, bo jestem złym człowiekiem, jest mi dobrze, ale ja wewnętrznie się z tym nie zgadzam, ponieważ jest mi za dobrze. To ja robię źle? Natomiast najczęściej... Jak jest dobrym człowiekiem, to wszystko, co robi źle, jest dobre. A jak jest złym człowiekiem, to wszystko, co robi źle, jest dobre. Jest dobre, tak. I na odwrót. No, jest to proste, prawda? Tak, rozumiecie, prawda? Więc wygląda na to, że tak naprawdę nie chodzi o to, jakich słów używamy, tylko co, a nawet nie jak się definiujemy w tej naszej świadomości słownikowej, tylko w co naprawdę wierzy cały nasz nieświadomy umysł, a rozpoznajemy to po tym, co sobie robimy w wyniku tego, kim jesteśmy. I na kogo się uważamy. Tak? I do czego tak naprawdę używać magii? Bo magia nie jest po to, żeby zmieniać przestrzeń, w której się znajdujemy, żeby zmieniać kurs. Magia jest do tego, żeby sprawdzić, w którym miejscu naszego życia jesteśmy i jak bardzo blisko siebie jesteśmy. Magia służy właśnie do tego. Za chwilę będzie trochę więcej słów o tej magii. Oczywiście. No, zacznijmy od naszej przysłowiowej tabelki. No, macie takie trzy słowa, które reprezentują tresury Matrixa. Kiedyś powiedzieliśmy nawet taki nostalgiczny kawałek, odkopaliśmy ostatnio o tym, o oswajaniu okrętów podwodnych. Taki był specjalny. Bardzo fajny film. O dziewczynce, która upuściła psa i ten pies zginął na jej oczach. Nie wiem, czy kojarzycie ten schemat. Tak. No więc tam cały ten, to o czym mówiliśmy, ktoś nas pytał, tresury Matrixa można uprawiać. Powiedzieliśmy, że może nie tak jak kukurydzę. To znaczy, że kolby z tego nie wyjdą na pewno i słabo na rynku z tym nie sprzedawać, skupu też nie ma. Natomiast jeśli chodzi o to, jak uprawiać tresur Matrixa, można to robić pod warunkiem uno, tabelka. Dły to musi być dla własnej przyjemności. Czyli uwaga, ta własna przyjemność to jest coś, co robimy tylko i wyłącznie dla siebie. To jest tak, jak kiedyś kolega do mnie przyszedł, z którym ja dosyć długo pracowałem i mówi, wiesz co, zrobiłem wreszcie coś dla siebie. Kupiłem sobie nowe buty. A ja mówię, czy ty wiesz, że ty nie zrobiłeś tego dla siebie?
tylko zrobiłeś to dla przestrzeni, w której się znajdujesz, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci i dla wszystkich ludzi, których spotkasz. Bo on sobie kupił oczywiście buty sportowe. Takie bardzo drogie, które, bo on sobie powiedział, no ja kupię takie porządne buty, to będę je miał na lata. Ale intencja tam podświadoma była zupełnie inna. On nie zrobił tego dla siebie, bo dla siebie robimy rzeczy, które czujemy emocjonalnie, a niektóre zakładamy na siebie jak odzież wierzchnią, typu buty. Tak, tak. No i właśnie to jest ten rezultat. Kupię sobie buty, które wszyscy powiedzą, ty, ale to dbasz o siebie, bo masz takie fajne drugie buty. Natomiast człowiek ten świadomy tutaj, czyli ten kelner, który udaje kapitana statku w restauracji, bo ma taką czapkę, wszystkie atrybuty. I pagony. A taca, no to tak się przypętała. I tam wrzucali mu na ten tat, żeby zmienił ten kurs. No i tak zarobił, prawda? Ale na nic nie wpłynął. Generalnie to samo dzieje się właśnie z takimi fasadowymi formami pracy, gdzie można niezłą kasę zbić na tym, że nic się nie zmienia. Bo możemy wymyślić jeszcze kolejną propagandę, która bardzo komuś pasuje, a przede wszystkim nam, a tak naprawdę nie dokonać żadnych zmian. Bo to, co człowiek ten o sobie nie wiedział, a to, co Andrzej zauważył, to jest jego nieświadoma decyzja, która polegała na tym, że te buty muszą być długowieczne, a więc tak naprawdę tanie. Bo nawet jeśli on za nie dużo zapłacił, to per saldo na kilka lat to się bardzo fajnie rozkłada. Po drugie, więc jego rodzina bardzo na tym zyskała. Po drugie, on kupił sobie buty, które będzie prawdopodobnie nosił bardzo długo, aż do usranego ich rozdarcia się mu na nogach. Oznacza to, że bardzo długo nie kupi sobie butów i nie będzie miał przyjemności kupowania, wybierania po sklepach, chodzenia, wybrzydzenia, zastanawiania się i myślenia. Po trzecie, on tak naprawdę kupił te buty głównie po to, żeby on mógł dużo biegać, dużo pracować, dużo chodzić, komfortowo zarabiać pieniądze, tak? Chodząc. Sprawnym robotem, który nie myśli o własnych wygodzie i własnych potrzebach. To co to jest tak naprawdę to myślenie o sobie i robienie sobie przyjemności w tej tresurze Matrixa? Czyli co, mamy miłość, odwagę i wiarę i robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jak rozumieć miłość, odwagę i wiarę w rozumieniu człowieka, który kupuje sportowe buty i mówi, że w ten sposób dba o siebie? Ano właśnie oznacza, miłość oznacza wtedy jej najbardziej powszechne, fasadowe rozumienie. Tak jak fasadowo rozumie się egoistę. Miłość oznacza faworyzowanie i stawianie na pierwszym miejscu tego, jak inni się czują w wyniku tego, że ja istnieję. Tak się najczęściej mówi o miłości, prawda? Takie frazesy pod tytułem miłość najpierw myśli o dawaniu. No więc człowiek to czyta i mówi, o kurde, no to ja nie mogę powiedzieć, że ja kocham, jeżeli nie będzie wyglądało na to, że ja najpierw myślę o dawaniu. Że się poświęcam, tak? Oznacza to, że ja w pierwszej kolejności, choćbym nie wiem, jak bardzo, bardzo, bardzo chciał czegoś od tej relacji, w której wchodzę, to ja udaję, że ja tego nie chcę, po pierwsze. Po drugie, bardzo uważam na to, żeby tamta osoba przypadkiem nie przyłapała mnie na tym, że ja to dostaję. Bo wtedy będzie oznaczało, że ja jestem jej coś krewny w tej licytacji. Jak to ty dostajesz coś? To ja się poświęcam! O nie! Ja się poświęcam! Pierwsza z tych... Wiecie, no generalnie jest standardowe rozumienie miłości według takiego naszego trochę rozszyfrowującego patrzenia psychologicznego. To jest polega na tym, że spotykasz kogoś w dyskotece, bo tam się najczęściej ludzie poznają, żeby zostać na całe życie później ze sobą. Dosyć ciekawe miejsce. No dużo muzyki jest. Tak zagodowy i nagły bieg w kierunku jakiegoś źródła wody, prawda? Może to być bar albo fontanna. To zależy. No i generalnie... Decyzję podejmujemy w wyniku jakiegoś tam zderzenia się z kimś, kto pachnie takim potem, jak lubimy, albo na przykład inspirująco... No, pozorom tak to właśnie wygląda na tych dyskotekach, albo, tak? Albo inspirująco to są te seromony. Jak się dużo seromony. Tak, to są te seromony. Ktoś bardziej lubi emmentaler, ktoś inny cheddar, a jeszcze inny ten... Cezary. Leśniowy. A tak. Albo wiesz, ktoś lubi ser z dziurami. A ktoś inny bez dziur. A ktoś inny bez dziur. Tak. Taki, widzę taki bez dziur. No dobrze, ale... No bez dziur. Bez dziur. Czarny bez dziur. Czarny bez dziur, tak. Przepraszamy za ten rasizm, ale... Dobra, w każdym razie... No i taki człowiek napotyka ten bez dziur, jaki sobie wymarzył. No i... Widzi, że ktoś tam, no co jeszcze wchodzi pod górę? Feromon, bo to wtedy ich bakterie tłumaczą moim bakteriom, słuchaj, okej, możemy współpracować, nie? Zgadza się, tak, energia się zgadza. Tak jest, czyli to mniej więcej jest, bo jeżeli ta osoba pachnie dla kogoś pięknie, a dla mnie jak zaszczany kotami materac, to znaczy, że to jest osoba, z którą się, tak powiem, serologicznie nie zgodzę. No i właśnie... Jak już jesteśmy na tej dyskotece, no to co jeszcze bierzemy pod uwagę? No, sposób, w jaki ktoś porusza kośćmi miednicy, nie?
Albo dłonią, albo powieką, albo jak układa usta. To są wszystko detale i szczegóły, które, uwaga, do których rozpoznania używamy magii. Tak, no, bo i powstają tak zwane fajne fasadowe formy czarnoksięstwa pod tytułem na przykład szkoła uwodzenia. Nie? I tam nam tłumaczą, dużo pokazuj na siebie. No idziemy na randkę i mówimy, wiesz, lubisz lody? I tam ta osoba patrzy i mówi... Bo akurat ma, tak powiem, przesyt. Woli krupnik na przykład. Woli krupnik, prawda? Właśnie. Zresztą, magia działa też na zwanych odruchach, nie? Siedzi dwóch, prawda, jegomości na rybach. Jeden mówi, jakim cudem ty za nim wyszedłeś? Przecież ty byście się jakoś tak no, nie lubili. A to przez psa. Jak to przez psa? No, powiedziałem, słuchaj, wiesz co, nie chce mi się psa wyprowadzać, nie chce mi się z nim wychodzić. Wyjdziesz za mnie? Ona natychmiast się zgodziła, tak? Bo usłyszała tylko ostatnie dwa wyrazy. Tak. Bo większość kobiet czeka właśnie na takie pytanie od mężczyzny, wyjdziesz za mnie. Uwaga, słyszycie to zdanie? To była prowokacja. To znaczy jaka? A skąd ją wyjesz, prawda? To była bardzo sprawna prowokacja. To są też magiczne wyrażenia. No więc wróćmy do naszej miłości, nie? Więc jak rozumiemy miłość na przykład po odczytaniu tej magii i zrozumieniu, że to ja tworzę znaczenie miłości w moim życiu? Przede wszystkim ta magia, o której my mówimy, ona pozwoli nam się zorientować, jaka miłość funkcjonuje w naszym życiu. Czyli używając tej magii, gdzie my nie staramy się zmienić przestrzeni, która jest wokół nas, a jedynie spojrzeć na nią w magiczny sposób. Aha. Spojrzeć na nią takimi oczami, które widzą, które czują, które słyszą. Mało tego, my możemy na siebie spojrzeć oczami innych ludzi, używając tej magii po to, żeby zobaczyć, jak bardzo miłość istnieje w naszym życiu. Ta, o której my mówimy w tresurze Matrixa. Ta miłość, która funkcjonuje jako pełne zaufanie do wszystkiego, co wydarza się w życiu każdego z was. Łącznie z tym, jak jesteśmy przez nich dostrzegani. Bo co nam przykład nam daje, a propos, to jest bardzo dobry moment, że Andrzej wspomniał o tych ustawieniach hemingwayowskich, prawda? Że nagle mamy sytuację, w której dostrzegamy siebie, bo nie tylko u Hemingwaya jest to widzenie siebie oczami innych. Stary człowiek może spogląda oczami starego człowieka na Merlina na przykład. Takie pomarszczone wtedy, falami. Zobaczcie, że w każdej chwili można sobie wyobrazić taką sytuację, w której my oczami morza możemy spojrzeć na Merlina i starego człowieka. Jesteśmy morzem i przyglądamy się temu i jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co to morze mogłoby czuć. To jest myślenie magiczne. Tak, zwłaszcza, że Merlin był magiem, prawda? No i tylko nie wiem, dlaczego pisał o nim Hemingway. No dobra, ale w każdym razie mamy taką sytuację. Wyobraźmy sobie, jak może patrzy na Merlina i starego człowieka. Krasny. Się to w jedną postać jest. To się rozmyło jakoś. Nie? Jakoś się rozmyło, jak to nad morzem. Rozlało się. Sytuacja jest taka, że w sytuacji, w której odwracamy rolę i pozwalamy się siebie zobaczyć oczami innych, to tak naprawdę dajemy sobie pojęcie, jak o sobie myślimy. Uwaga, to jest pierwsze odczarowanie rzeczywistości. Kiedy ja wchodzę w skórę człowieka i pozwalam się sobie... Bo wejdę w twoją skórę, zobacz. Pozwalamy sobie widzieć innych za pomocą oczu innych, siebie za pomocą oczu innych, to tak naprawdę najpierw i przede wszystkim dowiadujemy się tego, co o sobie myślimy naprawdę. W nieświadomości. Uwaga, jak to działa. Kiedy wyobrażamy sobie, że wchodzimy w skórę jakiegoś człowieka, to się dzieje naprawdę. Jeżeli my w tym momencie będziemy chcieli zmienić sposób myślenia tego człowieka na siłę, żeby on o nas myślał takie, a czy inne rzeczy, to się zmieni rzeczywiście. Ale od nas w kierunku tego człowieka pójdzie cholernie dużo energii roszczeniowej. I to się wszystko zadzieje. Jeżeli my sobie coś wyobrażamy, że jesteśmy morzem, to w tym momencie czujemy morze. Jesteśmy morzem i zmieniamy struktury morza w naszym świecie, w naszym życiu. Tak działa magia. No i co się dzieje wtedy, jeżeli zrobimy taki roszczeniowy ruch i wejdziemy w czyjąś skórę po to, żeby tego człowieka nastawić inaczej i zmienić jego myślenie i tak dalej. Prawdopodobnie nastąpi jakaś interakcja, która zagnie rzeczywistość i to będzie bardzo wysiłkowe. Będziemy musieli na drugi dzień powtórzyć operację, bo każdy, kto jest w jakikolwiek sposób manipulowany, poza sytuacjami, kiedy się na to godzi. A godzi się wtedy, kiedy nieświadomie na przykład idzie przez schemat i uważa, że jest na przykład kimś, kto zasługuje na taką manipulację i poniżenie. No więc sytuacja, w której się nie godzi, a jest to wykonywane w jego stronę, to ten człowiek w sytuacji, w której ja się już zmęczę wysyłaniem codziennie, nie wiem, robieniem, nakłuwaniem laleczki jego psa, prawda? Wyprowadź go. To sytuacja, jeżeli ja nagle już naprawdę zapomnę, nie? Laleczka jego psa. Bo się...
będę miał kaca, prawda, albo nie wiem, zapomnę ustawić budzik, prawda, zrób operację magiczną, prawda, na Kowalskiego o 12. Zapomnę, no, albo się zagapię, albo się zakocham. Nagle przestanę mieć motywację, żeby sterować Kowalskim, bo się zakochałem. Przerzuca się na narzeczoną. Słuchajcie, ile razy mieliście takie wrażenie, że nie wiedzieliście, dlaczego coś zrobiliście w stosunku do jakiegoś człowieka. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, albo nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Przecież wiedziałem, że on jest taki czy inny, a ja zrobiłam coś zupełnie, czy zrobiłem coś zupełnie innego. To jest sytuacja, w której na nas został rzucony czar pewnego rodzaju roszczeniowości ze strony tego człowieka. W momencie, kiedy my się nauczymy rozpoznawać tego typu czarowne gesty ze strony naszej przestrzeni, będzie nam nad tym dużo łatwiej panować, używając do tego właśnie miłości do siebie, odwagi w tym, żeby sprzeciwić się czemuś, co można nazwać siły, która nas do czegoś zmusza, ale my zdajemy sobie z tego sprawę, i wiary w to, że to wszystko i tak było dostarczone nam po to, żebyśmy my w tym wszystkim odnaleźli siebie. Okej, czyli mieliśmy przyspieszony kurs tabelki i zaraz będziemy znowu to robić wolniej. Czyli nagle mieliśmy sytuację związaną z naszym rozumieniem miłości. Co ma miłość do widzenia siebie przez czyjeś oczy? No to, że jeżeli ja wiem, co ja o sobie myślę, to mogę zrozumieć, że sam to tworzę. Dzień dobry. Jeżeli ja wiem, że ja sam to tworzę, to oznacza, że ja to mogę, że jeżeli to ja robię, to znaczy, że ja to mogę zmienić. Tak długo, jak ja uważam, że to inni na mnie patrzą i mnie determinują, tak długo to inni są czarodziejami w moim życiu. Bo ja w to wierzę. W sytuacji, w której nagle definiuję swoją sytuację tak, że to ja, wchodząc w czyjąś skórę w mojej świadomości, obserwuję sposób, w jaki siebie postrzegam. To jest moment, w którym ja pozwalam sobie zrozumieć, że w mojej mocy leży to, co oddziaływuje na mnie ze strony innych, tak jak inni mnie determinują. I to jest esencja zrodzenia się wyboru, który nazywa się miłość. Mam wybór, a więc potrafię siebie tym uszanować. Jeżeli potrafię siebie w tym uszanować, no to jest dla nas to samo, co jest miłość. To jest nasza redefinicja miłości. Tak się definiuje miłość w Tresorze Mateusza. To jest ten egoizm, który nie musi iść po trupach, bo po co? I teraz, słuchajcie, my do tej pory mówiliśmy o tej czarnej magii, czy tam białej magii, czy czarnodziurnej magii, czy jak to było? Bezdziurnej. Magii. W stosunku do osób, które wydawałoby się, że chcemy zmienić ich postępowanie, albo żeby one się w nas zakochały, albo żeby zaczęły nas słuchać i tak dalej. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, kiedy my używamy tej czarnej magii do tego, żeby zobaczyć, jak my wyglądamy w oczach naszych rodziców, albo w oczach naszych dzieci. Kiedy my wyobrażamy sobie, używając tej magii, że jesteśmy naszym dzieckiem, znamy je doskonale, prawda? Każdy z nas zna swoje dziecko, jeżeli ma. I oczami tego dziecka patrzymy na samego siebie. Przyglądamy się sobie i czujemy to, co czuje dziecko, patrząc na nas. I wtedy rzeczywiście używamy magii, czujemy to, co czuje to dziecko, i wtedy dopiero dowiadujemy się o sobie bardzo dużo prawdy, która była gdzieś tam skrywana za zasłoną tego kursu, który obraliśmy i którego niby się nie da zmienić. No, pytanie, czy my widzimy siebie naprawdę oczami tego dziecka? A czy to ma znaczenie? Bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie w 100% potwierdzić, czy my potrafimy wejść w skórę dziecka i zrozumieć, jak to dziecko nas widzi. Może nam się to uda, a może nam łatwiej to jest odgadnąć w sytuacji, w której pozwolimy się sobie zrozumieć, jak siebie postrzegamy, bo wiemy wreszcie, jak sobie wyobrażamy, jak to dziecko nas widzi. I dostrzegamy milion innych programów, które zostały zrodzone przez sytuację. Taką właśnie sytuację, które poprowadziły nas później do odruchu, który mówi, skoro tamci mnie tak widzieli, skoro mama, tata mnie tak widziała, skoro ja widziałam tak ojca i matkę, to moje dziecko też mnie tak widzi na pewno. Wow, ale dużo założeń. Tak naprawdę fakty sensoryczne są dla nas nie do ogarnięcia i po prostu płyniemy tak jak ta treść makaronu, prawda, kursem nieokreślonym. My mamy wpływ... Aczkolwiek zdefiniowany. Zdefiniowany, dopóki jest to treść spoista. Natomiast mamy przede wszystkim i co? Wpływ na co? My mamy wpływ na metafory, znaczenia, na znaczenia, które nadajemy temu, czego doświadczamy. My mamy wpływ na znaczenie. No bo czym jest miłość, jeśli nie metaforą? Czym jest miłość, jeśli nie znaczenie? No to kurde, czemu mam tego nie zmienić? Dlaczego mam nie zobaczyć, w czym mi jest najwygodniej? Czemu mam nie zobaczyć, czy chcę kupić buty nie tylko takie, które wytrzymają lata i będą inni ze mnie dumni w wyniku tego, że ich używam, tylko takie buty, które będą powodowały, że będę po prostu kupował specjalnie krótsze biurko, bo lubię na nie patrzeć. Albo nawet wyrzucę to biurko po to, żeby patrzeć tylko na buty. Tylko na buty. Dajmy na to. Dobra, zwróćmy uwagę jeszcze, nie? Nie dla ludzi, dla ludzi. Ale zwróćmy uwagę, jak możemy rozumieć odwagę w sposób, że tak powiem,
inaczej magiczny. Tradycyjne zrozumienie odwagi oznacza, że jeżeli ja nie zrobię sobie kuku, jeżeli ja pokażę lęk, jeżeli ja się posmarkam, obesram i popłaczę, to ja nie jestem odważny. Jeżeli ja cofnę się przed wyzwaniem, to nie jestem odważny. Jeżeli ja zrezygnuję i powiem nie dzisiaj, to nie jestem odważny. To jestem, jak to mówimy, lubić wtedy takie specjalne słowo, klucz, zaklęcie. Jestem wtedy tchórzem. Jeszcze lubi się mówić nieodpowiedzialnym tchórzem. I potem patrzymy sobie w lustro i dokładamy sobie jedno i drugie. A tak fajnie to działa jako taki zapętlający się mechanizm, którym urasta takiej strategii pod tytułem krytykuję siebie i sprawdzam, jak się czuję. No, do dupy jeżeli, się czuję. Jeżeli, no to jeszcze raz się skrytykuję. No jeszcze gorzej się czuję. Jeżeli no się czuję jeszcze gorzej, to znaczy, że dobrze, bo gdzieś tam działa program, który mówi, nie zasługuje na nic lepszego. Jeżeli źle się działa, czuję, to znaczy, że jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak. Jest okej, okay, tak. Jak tam? Do dupy, zajebiście. Pewnie. Słuchajcie, drastyczny przykład wykorzystania czarnej magii przy zakupie butów. Chcecie? Nakłuwaj po deszczu. Tak. Mordujesz się. Słuchajcie, pewnego ranka wstaliśmy i doszliśmy do wniosku, że trzeba by zmienić buty, kupić jakieś inne. Co się dzieje? Nie, to ja tu... A to ty, bo ja... Magia! Dobrze, słuchajcie. Więc doszliśmy do wniosku, że należałoby kupić buty, bo te, w których chodzimy, już są stare. A poza tym idzie zima, tak? Idzie. Idzie zima. Jak można byłoby użyć tej magii do tego, żeby kupić buty, tak? No proste zadanie. But, jaki jest, każdy widzi, tak? Więc słuchajcie, idziemy do sklepu i przyglądamy się butom. Przyglądamy się butom i nagle nasz wzrok napotyka na buty, które nam się zaczynają podobać. Uwaga, one już jakiś przebłysk taki jest, coś w rodzaju iskry, to takie zakochanie się jak na dyskotece, tak? Już czujemy te feromony do tych butów. A te buty. Bo co tam, bo co tam będzie w środku, nie? I teraz uwaga, jak użyć magii do tego, żeby zbadać tą chwilę? Otóż teraz trzeba użyć odwagi, żeby wyobrazić sobie w sklepie z butami taką sytuację, w której wyobrażamy się że jesteśmy tymi butami i patrzymy na siebie. I co te buty czują, patrząc na nas? Czy czują te same feromony? Feromony już czują. Tak. Czy sznurówki się poluzowywują? Czy żelówka się lasuje? Czy mięknie nam podeszwa? Jezu, tak? Czy język się zamienia? Słuchajcie, to jest magia, no. Że możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy tymi butami i przyglądamy się komuś, kto się do nas ślini. I co my wtedy czujemy jako te buty? No tylko stoją takie szpilki, patrzą na kobietę, która się ślini na te szpilki i mówią, biedny jej kręgosłup, ale jej dokopiemy. Słuchajcie, zróbcie kiedyś takie doświadczenie i zobaczcie, jak bardzo dziwnie będziecie się czuć, wyobrażając sobie, że jesteście butami, które patrzą na osobę, która chce je kupić. No. Niektórzy mówią, ta torebka do mnie mówi, prawda? To jest weryfikacja przestrzeni, jak bardzo te seromony się zgrywają, jak bardzo te języki mogą się spleść, jak bardzo te sznurówki będą nam pasować w naszych palcach i jak bardzo zmięknie podeszwa, tak? Zobaczcie, ile w tym jest seksu. No nie wiem, poza zmięknięciem podeszwy. Pocałunek języczkiem jeszcze może być. Taką historię możecie napotkać w każdym momencie waszego życia ze wszystkim. Z zupą, z herbatą, z samochodem. Próbujesz mi powiedzieć. Z kopnięciem kamienia, który jest na chodniku, albo kapsla. Okay. Wyobraźcie sobie, że jesteście kapslem, który za chwilę będzie kopnięty. Który się tak? Jak... Dobra. Realnie. Do czego to służy? Do czego to służy i dlaczego my o tym dzisiaj mówimy? Pod warunkiem, że to nie jest taki dobrze wróżący kapsel z tym barka, który odlatując krzyczy, prawda, mówi, będziesz miał miły dzień! Generalnie kapsle bardzo lubią być kopane i pstrykane. Ja to kiedyś widziałem, jak byłem małym dzieckiem. Myśmy grali w kapsle i te kapsle to autentycznie lubiły. Naprawdę, ja to czułem. No tak. No właśnie, to jest odwaga powiedzieć coś takiego publicznie. W każdym razie pierwsze... Nie doszliśmy jeszcze...
W każdym razie... Nie doszliśmy jeszcze do wiary. Jeszcze, znaczy, nie jeszcze się nie zaczęło w ogóle. No właśnie, a, to się dopiero zacznie. W każdym razie tyle wam mogę powiedzieć, że... Nie, naprawdę. Oleg wie, że ja nic nie piłem jeszcze. Nie, tak? Ja wiem, bo on jechał. Jest taka sytuacja, że klasyczna odwaga, tak jak powiedzieliśmy, rozumiana według tego potocznego rozumienia, to sytuacja, w której nikt mnie nie może przyłapać na strachu, na lęku, nikt mnie nie może przyłapać na niekonsekwencji, a przede wszystkim na pewno robię rzeczy, które są niewygodne i które są niekomfortowe. Wtedy jestem odważny. Czyli jestem, zachowuję się, jakby to było zarąbiste, ale robię rzeczy, których nie pozostawiam nikomu wątpliwości, że nikomu bym ich nie oddał. No bo są trudne, nie? Pod tytułem, no nie, wiesz co, ja nie chciałbym tego na twoim miejscu, ja się tym zajmę. Uwaga. Padło słowo uwaga, teraz spróbujmy się użyć siły magicznej, tak, czy magicznego widzenia. Skupmy się. Teraz, poproszę na nas o uwagę. Dobrze, w każdym razie sytuacja, której mamy do czynienia z czymś takim jak odwaga rozumiana według tresury Matrixa, to my robimy tego hipokotama zupełnie inaczej. Dla nieznających tematu, hipokotam jest to kot wywrócony na lewą stronę. Hipokotam, ponieważ hipoalergiczny, bo sierścią nie emanuje. Do wewnątrz sierścią, tak, a na zewnątrz tymi wszystkimi wnętrznościami. Wnętrznościami, hipokotam. Nie są hipoalergiczne. Można co najwyżej dostać mukowiscytozy, czy jak się nazywa. Toksoplazmozy. Czyli ma się bardzo toksyczną plazmę. To nie, wiedzą o tym wszystkie duchy. To kamaki. No więc sytuacja, która polega na tym, że sytuacja, kiedy mamy na przykład, nagle zrozumiemy, że przez całe życie rozumieliśmy odwagę jako brak prawa do tego, żeby się bać. Całe życie rozumieliśmy odwagę jako przeżywanie dyskomfortu w taki sposób, żeby nie pokazać, że to jest niewygodne. Przyjęliśmy jakiś zespół obrazków, znaczeń i wartości i sobie tłumaczyliśmy sobie, że to jest tym słowem. Nawet nie przyjęliśmy sobie. Zostało nam to narzucone w trakcie naszego wychowania, dorastania i dorosłego życia. Po prostu nawet nie zastanawialiśmy się, że może być inaczej, bo tak było zawsze. Tak. I wiecie, co najbardziej uwierzyliśmy? Że istnieje w ogóle coś takiego jak zjawisko, realne zjawisko, które nazywa się odwaga. Bardzo szukaliśmy prawdy o tej odwadze, więc skoro istnieje bezwzględna prawda o odwadze, że istnieje takie coś istnieje. No istnieje, istnieją słuchawki, istnieje Andrzej. Istnieje Olek nawet. Istnieje herbata, istnieją mikserzy, istniejesz ty. To znaczy, że gdzieś tam istnieje takie coś, co nazywa się odwaga i ona posiada swój ideał. Trzeba znaleźć ten ideał i do niego się dostosować. I całe życie wszyscy szukają czegoś takiego jak właściwa koncentracja i skupianie się na tym, co mówię. A inni znajdują znaczenie, bójcie się, naprawdę można odwracać się na uwagę, ja żartuję. Natomiast, uwaga, kto się spietrał? Sytuacja polega też na tym, że wszyscy wierzyliśmy, że istnieje prawdziwa odwaga. Bezwzględna odwaga. Absolutna. I to powodowało, że całe życie zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy byli w tym całym sytuacji najmniej istotni. Rozumiecie? Jeszcze raz? Jeszcze raz. Istnieje realna odwaga, jest ważniejsza ode mnie. A więc ja jestem nieistotny w jej procesie, ja się mam dostosować do jej ideału. Co oznacza? Jeszcze raz? Istnieje odwaga. Ja jestem nieistotny. A co my robimy? A mówimy, odwaga to jest tylko słowo. Odwaga to jest zaklęcie. Ono nie istnieje bez rzucającego. I bez tego, kto w to wierzy. Oznacza to, że to ja nadaję znaczenie temu, czym jest odwaga. Bo jeżeli my teraz z Olegiem rzucimy na was klątwę szczęścia i wy będziecie w to wierzyć, że zostaliście potraktowani naszą klątwą szczęścia, to wy będziecie szczęśliwi, ponieważ w to uwierzyliście. Taka jest siła wiary. Więcej wam powiem, jeżeli w to nie uwierzyliście, to macie jeszcze bardziej przerąbane, bronicie się przed mechanizmem, to was dopadnie prędzej czy później. Prędzej czy później będziecie szczęśliwi. Każdy z was, bezwzględnie. Tak działa nasza magia. Już. Dobrze, słuchajcie, podczas pół godziny, ostatniej pół godziny, kiedy my tu rozmawialiśmy, przynajmniej dwa lub trzy razy każdy z was został wytrącony z wątka. W taki czy w inny sposób.
Czy zauważyliście coś takiego, że takie sytuacje następowały, że nagle było wyzumowanie i zzumowanie, zaraz moment, gdzie oni są, gdzie ja jestem, o czym oni mówili, o czym było za chwilę? To jest zupełnie normalny, naturalny sposób resetowania się świadomości w kontekście napływu zbyt dużej ilości informacji, którą niekoniecznie jesteśmy w stanie przetrawić. Natomiast ta informacja cały czas płynie. Uwaga. Ona cały czas jest. Czyli wasz nieświadomy umysł doskonale radzi sobie z komunikatem, który do was płynie. Gdybyście waszym nieświadomością nie byli w stanie tego ogarnąć, to albo byście zasnęli, albo wyszli. Albo w ogóle byście tu nie przyszli. Natomiast ponieważ jedyny, co może mieć problem z przetrawieniem informacji, to jest ten obszar świadomy, który myśli, że rządzi całością. A tak naprawdę jest kelnerem w restauracji. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale są ludzie, którzy przychodzą na takie spotkania i nas w ogóle nie słuchają, natomiast wychodzą z takiego spotkania i mówią, czuję się świetnie. Skąd się to bierze? Dlaczego on nas nie słuchał, robił różne inne rzeczy, bawił się telefonem, czy tam powiedzmy jadł coś, tak? W ogóle nie słuchał tego, co my mówimy i wyszedł z tego spotkania i mówi, chłopaki, dziękuję wam. Tak? Doskonale się czuję. Nieźle, akurat ty nie słuchałeś. Mówię, ciekawe, co z to jest dziwne, ale rzeczywiście jest coś takiego, jak wytrącanie się energii grupy świadomości, które te świadomości łączą się gdzieś tam właśnie jakimiś tymi magicznymi kanałami w danej sytuacji, w danej przestrzeni i wytwarzają coś w rodzaju klątwy szczęścia. O, już nie będę robił tego dźwięku. Prawda jest też taka, że na przykład są ludzie, którzy potrafią przespać całe warsztaty. I to nie mówię tylko ruchowe, czy tam jakieś feldkowe, tylko te świadome, na których dużo gadamy, te psychologizowane, gdzie trzeba uważać, dyskutować, rozmawiać. Potrafią się uwalić, prawda, przeziewać albo... Prawda? I to dla nas jest okej. Okay. My naprawdę uważamy, że to jest naprawdę okej przespać nasze warsztaty. Pod warunkiem, że zapłacisz. Ja to nawet podkreślę. Znaczy, jeden powiem, jeżeli ktoś się wyłączy świadomością w naszych warsztatach, on nie zwalnia z opłaty. Ale nie dlatego, że jesteśmy takie wredne mędy i mówimy, że przyjechałeś to pać, nie? Tylko naprawdę jesteśmy w stanie podyskutować z człowiekiem, który uważa, że w jego życiu to nic nie dało. Problem polega na... Nie, jaki problem? Polega to na tym, cała ta ten bezdziur sytuacji polega na tym, że człowiek, który do nas przyjeżdża... Czarny bezdziur rzeczywistości polega na tym, że osoba, która nas przychodzi i przesypia warsztaty, odnosi z tego korzyści i nam o tym melduje. Tak, no bo na przykład taki pies u psychoanalityka, on tam chodzi tylko dlatego, że tam może leżeć na wersalce. W domu mu nie pozwalają, tak? Na warsztatach w ciągu dnia można się wyspać. W domu nie można, bo w domu trzeba zasuwać, tak? Więc jeżeli ktoś zapłaci za ten czas na warsztatach i się wyśpi na tych warsztatach, to on ma coś z tego dla siebie. Bo w domu nie może spać, bo w domu trzeba pracować, trzeba robić coś korzystnego, pozytywnego, co się przyda innym ludziom, tak? I mnie również, na wszelki wypadek. Nie wiem, czyli zwróciliście uwagę. Wyobraźcie sobie taki obrazek, że to jest zresztą obrazek rzeczywisty, był kiedyś taki satyryczny obrazek, że tonie facet, prawda, i krzyczy do swojego psa, Azorku, biegnij, po pomoc, prawda? A na drugim kadrze Azorek na kozetce u psychoanalityka, prawda, się zwierza. No przyszedł po pomoc, prawda? Tak naprawdę... No bo tak naprawdę, co to naprawdę wygląda? To pokazuje pewną sytuację, że Azorek, który bardzo przeżył traumę w wyniku... Magia. Po prostu. Tak. No więc zwróćcie uwagę, że poza faktem, że kawa gorni Kornelię, jest jeszcze taka sytuacja, że Azorek tę sytuację zrozumiał w taki sposób, że on, że ten pan jest taki dobry, że umierając powiedział mu jeszcze, słuchaj, ty będziesz cierpieć po mojej śmierci, idź i pogadaj z kimś o tym. A nie sądził, że jego pan jest takim wrednym egoistą, zanurkuj i utoń ze mną. Albo biegnij, zawołaj kogoś, że mnie tu ratowam, po ludziach biegać, mają kijem mnie odganiać, będę szczekał, nikt mnie zrozumie. Piesek zrozumiał to w prosty sposób. Mam pójść do behawiorysty, no bo to jest psycholog, wyszczekać temat, prawda? No bo trauma była, nie? Wzbudzić merdanie ogonka. A propos, zważywszy na fakt, że jeśli, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że największą odwagą w tej sytuacji było poprosić o pomoc tego, jako ten straumatyzowany pies. Wielokrotnie mogło wam się przydarzyć, że w waszym życiu na przykład odszedł człowiek, którego utrzymywaliście przy życiu bardzo długo, sądząc, że jest darem niebios. A on robił wszystko, żeby się utopić. I w końcu, wychodząc z tej sytuacji, czujecie poczucie winy, że ten człowiek nie został przez was ostatecznie uratowany, a robił wszystko, żeby się utopić.
Słuchajcie, Olek poruszył bardzo ważny temat, otóż proszenie o pomoc. To nie jest jakby roszczeniowe postawienie sprawy, że ktoś, kto nam może pomóc, musi usłyszeć, proszę cię o pomoc, albo my musimy powiedzieć, czyli zniżyć się do takiego poziomu kogoś, kto nic nie potrafi, żeby powiedzieć, proszę cię o pomoc, bo sam sobie z tym nie dam rady. Był taki zespół Rezerwa w latach 80. on śpiewał. Zaopiekuj się nam, nawet gdy nie będę chciał. A to jest właśnie roszczeniowe w świecie. To jest sytuacja, w której stawiamy się w tej pozycji. Nam nie chodzi o coś takiego. Kiedy prosimy o pomoc, to jest zupełnie inne odwrócenie tematu. I teraz, jak tego używać w sposób magiczny? Wyobraźmy sobie sytuację, w której czujemy się niekomfortowo z jakimś człowiekiem. Nie wiem. Nam trudno sobie to tutaj wyobrazić. No. Tak, no bo tu jest klątwa tak zwana szczęścia, tak? Ale my stąd wyjdziemy i za chwilę pojawią się inne klątwy. Gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że każdy w naszym życiu, bez względu na to, co robi, chciał nam pomóc. Wow. Nawet ten, kto, nie wiem, nas opieprzył, czy nie podał takiej kawy, jak chcieliśmy, czy też okradł nas w jakiś sposób. Z czegoś, z czasu, z pieniędzy, z ukochanej osoby. Wyobraźmy sobie sytuację, że my w każdej chwili naszego życia wysyłamy coś w rodzaju prośby o pomoc, żeby przestrzeń pokazała nam, kim jesteśmy. I każdy z napotkanych ludzi, każdy z napotkanych stworzeń, każdy z napotkanych kamieni jest po to, żeby nam pomóc w tym. Zobaczcie, jak magicznie zmienia się przestrzeń, w której nagle zaczynamy się znajdować, kiedy przestawimy sposób myślenia na taki właśnie, gdzie wszystko, co jest wokół nas, nawet jeżeli nasz umysł, nasze ciało nie zgadza się z tym, że w tym momencie czujemy się niekomfortowo, to jednak świadomość płynąca z serca mówi tak, ale on nam w czymś chce pomóc. To jest do czegoś mi potrzebne. Spróbujmy to przyjąć. Takie, jakim jest. I to jest wiara w praktyce, według której jest Rue Matrixa i za chwilę pójdziemy do pokazania, jak się to odwraca, ale zanim się to odwraca, powiedzmy, że to, co Andrzej powiedział, mówi też o odwadze. Na czym polega odwaga przyjęcia takiego punktu widzenia, że każdy, kto nam coś robi, jest po to, żeby nam pomóc. To jest niebezpieczne. Naprawdę? A w jakich sytuacjach? Moje współlokatorki ukradły mi brudne pranie z pokoju i je wyprały. Klątwa szczęścia. Musisz to wycofać. Wiecie co, przepraszam, ja się uczę całe życie. Ja się wycofuję z tego, co przed chwilą powiedziałem. Są wyjątki. To jest bardzo niebezpieczne. Nie. Naprawdę. Się okaże, że oni rzeczywiście chcą nam pomóc, tak? No i to jest już nie do zniesienia wtedy. No? Naprawdę. To jest... Jesteśmy przygotowani na najbardziej niespodziewane ataki do poniewieranie przestrzeni i tak dalej. A tu nagle, proszę bardzo, szczęście w najczystszej postaci. Aż się tego nie da powiedzieć. Szczęście w najczystszej postaci. Dzięki. Powiedziałeś to. Nie, szczerze, naprawdę, będę musiał myć zęby 3 dni. To jest odwaga, żeby postawić się w takiej sytuacji, że na przykład wszystko, co się nam przydarza, jest dla naszej korzyści. Ktoś powiedział, to jest... Ach, nie, to jest... Ja to jest samobójstwo, ktoś by powiedział. Na przykład. Powiedziałby, samobójstwo to jest. A dlaczego? A dlatego, że ja w ten sposób mówię, że jak mam w życiu jakąś relację na przykład z osobą, która jest na przykład, nie wiem, psychopatyczna, to ja mam sobie wytłumaczyć, że on mi robi dobrze i całe życie z nim zostać, tak? Albo siedzimy w samochodzie, bo zostaliśmy właśnie zatrzymani i idzie w naszym kierunku policjant, a my się zastanawiamy, w jaki sposób on może mi teraz pomóc, tak? Albo na przykład podchodzi do mnie tak zwany uliczny psycholog i pyta o problem za pomocą, że tak powiem, imperatywu, nie? Operatywu, tak. I zastosuje przez chwilę tak zwane proste usunięcie, prawda? I brakujący podmiot. Nie, no bo to szczerze, to jest w ogóle paradoks, że jesteśmy chyba jedynym krajem, którym sprzedano chyba 40 tysięcy kijów i ani jednej piłki. I nie są to kije do golfa. Ale dobra, w każdym razie, że jak zaczniemy sprzedać rakiety, to chyba otworzymy wojska rakietowe. No dobra, jednym słowem, zbliża się do nas ten policjant z tym baseballem i czy jakoś tak. A my się zastanawiamy, jak on nam może w tym momencie, właśnie w tej chwili pomóc. I my nie widzimy całego spektrum tej sprawy. My na przykład nie widzimy, że 2 kilometry dalej na skrzyżowaniu właśnie za chwilę wjedzie ciężarówka, której się na przykład zepsuły hamulce. My tego nie widzimy. My widzimy tylko policjanta, który za chwilę wlepi nam mandat, tak? Tak, baseballem. Baseballem. Na przednią szybę.
Słuchajcie, jeżeli my... Ogarniasz to swoje moce? Ale... Jeżeli my użyjemy swoich mocy i zaczniemy w ten sposób myśleć, że naprawdę może być taka sytuacja, w której każdy z napotkanych ludzi nam właśnie w danym momencie pomaga, budzi się w nas coś w rodzaju zaufania do przestrzeni. Które są jakby efektem pracy z tresurą Matrixa. Zaufanie do przestrzeni. Jak ono działa? No, działa ono tak, że na przykład jesteśmy całkowicie wyluzowani w każdej sytuacji. Nie, cokolwiek się dzieje, no to nie, ja mam zaufanie. Idzie do mnie jakiś gość z baseballem, prawda? Za chwilę będę się zastanawiał, gdzie mam zęby. On na pewno chce mi pomóc, także spoko, mam pełne zaufanie. Aż otwieram drzwi, wiesz, jak puka włamywacz, patrzę, jakiś podejrzany typ z podbitym okiem, ja mu otwieram drzwi i mówię, ja mam zaufanie, wchodź, wchodź. Szukasz pieniędzy? Tak, no chodź, poszukamy razem, ja też poszukam. Bo ja też nie mogę znaleźć! No czy znajdziemy? No, wiecie, zaufanie do przestrzeni, jeżeli polega na tym, że my próbujemy powiedzieć tak, to ja teraz zaufam przestrzeni, ona mnie nie skrzywdzi, tak? To jest tak naprawdę magia roszczeniowości. To jest roszczeniowe. Zaufanie... Czyli jeżeli my będziemy mieli zaufanie do przestrzeni, to na pewno będziemy szczęśliwi. I w tym momencie rodzi się handel i to, o czym myśmy mówili na początku, czyli tak zwana czarna magia, która rzeczywiście krzywdzi. I wtedy kelner rządzi, bo to on rządzi kursami walut w naszym życiu. To on wartościuje. No co masz do zaoferowania? Wierność? No dobra, dawaj. Ale dzisiaj słabo idzie. Dostaniesz za to rękę do pocałowania. Wiecie, ile jest takich związków? Bo tak naprawdę masa ludzi jest wierna drugiej osobie, nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że uważa, że nic więcej nie może dać. To raz, a dwa, bardzo możliwe, że dała jakieś słowo 10 lat wcześniej i teraz nie chce wyjść na idiotę i wycofać się z tego słowa, które zostało dane 10 lat wcześniej. A właśnie, a czym jest zaufanie do przestrzeni w rozumieniu tresury Matrixa? Ano, jest zaufaniem do tego, że ja się zmieniam, że ja ewoluuję, już umiem to powiedzieć. Ja przyglądam się sobie, swojemu życiu i temu, co mnie spotyka i na tej podstawie rozpoznaję, jak bardzo jestem sobą. Czyli jak bardzo jestem wolny od tych wszystkich schematów, które napotkałem wcześniej. Wolny nie znaczy, że ich nie posiadam. Wolny, ponieważ je kreuję. Nawet jeśli bezwiednie. Czyli uwaga, jeszcze raz. W takim razie oznacza to, że moje zaufanie do przestrzeni oznacza, że jeżeli idzie włamywacz, to ja zamykam się na cztery rygle i dzwonię po policję. Jeżeli idzie do mnie ktoś z baseballem, a ja nie umiem uciec, to walczę i mogę go nawet zabić. Jeżeli w sytuacji jestem, w której uważam, że jestem nieproporcjonalnie traktowany, nie czuję się satysfakcji w tym wszystkim, to nawet jeżeli per saldo okaże się bardzo, bardzo nieufną mędą, bo ten ktoś po raz setny mi powie, no proszę, tym razem się zmienię. Ja powiem, wiesz co, no już nie mogę. A ty ktoś powie, no to gdzie jest to twoje zaufanie, o którym telefon zolisz? Ja wtedy powiem zgodnie z treścią komunikatu, a tam, gdzie jeszcze mnie nie umiesz, ani razu nie umiałeś mnie dotykać. Po czym pokazuję drzwi. Bo to jest zaufanie do siebie. Mam prawo zachować się tak, jak teraz chcę się zachować. To, co podpowiada mi, wszystko, co mówi, zostaw to, idź dalej. Albo zostań w tym i przyjmij. Zwróćcie uwagę, co Olek powiedział. W tym momencie włącza się coś w rodzaju asertywności. Ludzie, którzy wpuszczali do swojego domu wszystkich i czuli te feromony pod wpływem kontaktu, bo ja chcę być lubiany, oni do mnie przychodzą, więc fajnie, ja im oddam wszystko. Moje mieszkanie, wchodźcie do toalety, wchodźcie tam do lodówki, chodźcie do mnie wszyscy. Tak, siedźcie sobie tam. Zajęte. W pewnym momencie, kiedy my odnajdziemy siebie, będziemy mieli na tyle dużo odwagi, żeby wyprosić tych ludzi z domu. Bo to jest nasz dom i my chcemy w tym domu, w tym momencie, tą czarną magię uprawiać sami. Po to, żeby się siebie nauczyć. Uprawiać czarną magię, żeby się siebie nauczyć. To jest cholernie celne, dlatego że nagle się okazuje, że my uważamy, że cała wiedza o nas samych, o naszym komforcie i prawie do szczęścia jest kojarzona z demonologią. Ponieważ uważamy, że wszystkie nasze potrzeby, sytuacji, w której uprawialiśmy tę naszą całą politykę wyparci, tę magię białą i tęczową, która polegała na tym, że mówiliśmy sobie, kochać trzeba innych, a dobroć wróci. No, jak to mówił pewien pingwin, praca się zwraca. W tej sytuacji, kiedy prawie czarną magię zauważenia własnych potrzeb, dostrzegamy, że demonizowaliśmy nasze potrzeby. Rzeczywiste, te, które się zmieniają, te, które są autentyczne. I wszystkie strategie, których używaliśmy po to, żeby ich sobie nie zrealizować.
Jednym z elementów strategii sabotowania swoich potrzeb było ich demonizacja. Moje znaczy złe. Czyli demon jako uosobienie czegoś, czego powinniśmy się bać. Ja jak byłem dzieckiem, to bardzo bałem się słowa babok. To jest często chodzi o określenie demona. Jak, tak? Jak słyszałem babok, to po prostu ja miałem normalnie... byłem podać moje brązowe kalesony, tak. autentycznie. I to jest hasło, które działa do tej pory, tak? Ja nawet moim dzieciom, jak chciałem ich wystraszyć czy coś, to powiedziałem właśnie o babokach, dopóki nie zacząłem używać tresury Matrixa, bo wtedy się zakumplowałem z babokami. Ale jeżeli ktoś używa słów, to też zaczyna rozumieć, że znaczenia są płynne. I można sobie powiedzieć, że jeżeli chcę wrócić do znaczenia pierwotno-słownikowego greckiego słowa demonos, to by oznaczało wewnętrznego geniusza. Demono. Mono, czyli pojedynczy. Kochać to nie znaczy... Zawsze to jest w punkt w tym momencie akurat. Jeszcze o żółwiu było, nie? Żółw jesteś ze mną? Coś takiego. Żółw jesteś ze mną... To na pewno się spóźniłeś. W parę dni. Tylko twoich miejsc. Czyli wracając do tego magicznego sposobu myślenia i odnajdywania siebie w tym gąszczu tych wszystkich informacji, które docierają do nas za każdym razem, wszędzie, w każdym momencie, w każdej chwili naszego życia. Nawet wtedy, kiedy śpimy. Sny. O. No właśnie, to jest magiczne myślenie. Nie wiem, czy nie zwróciliście uwagę, że gdybyśmy mieli zastosować symbolikę snów bezpośrednio od naszego życia, to należałoby się od razu zabić. No na przykład ktoś do mnie przychodzi, nie? Jak mieliśmy tak we warsztatach czasami między pierwszym a drugim dniem warsztatów. Co to znaczy? Olek, co to znaczy? Mieliśmy takie sytuacje, prawda, że było śniadanie, czyli byśmy jeszcze taki wstrząśnięci, niezmieszani, bo najczęściej byliśmy w takiej fazie, bo pierwszy dzień warsztatów ze Strepanacjonis tak. Maximus. Zresztą prawdopodobnie jutro będziemy tego doświadczać w Rzybniku. I to nie chodzi o zażywanie płynów, że tak powiem. Wiewów, tak? Tylko tu jest pierwszy dzień warsztatów, to jest potężne pranie mózgu. To jest potężna wycieczka po całej archiwum twoich archetypów. Używając do tego oczywiście sposobu myślenia magicznego. No bo przecież innego nie ma, no tak naprawdę. De facto. Nawet logika jest umowną magią. Wierzę w logikę, ponieważ w nią wierzę. Jest mnóstwo logicznych faktów, które zostały podważone, a które kiedyś były dogmatami, których się nie dało podważyć. A w tej chwili zostały podważone i już nie są dogmatami. Są zupełnie czymś innym niż kiedyś, co ludzie wierzyli i dali sobie ręce uciąć, że Ziemia jest okrągła. I co? I teraz? No, na przykład taki absurd, nie? A Ziemia jest odrobinę spłaszczona. Rugbyowata. Dokładnie. I teraz bym co? I teraz bym, kurde, nie miał rąk. Prawda? Cytując klasyka. Więc patrząc na sytuację, bo teraz było o tym, że się ktoś przychodzi tam trepanację, jest pierwsze właśnie i sny. Czyli przy śniadaniu na drugi dzień po warsztatach pada hasło, a mnie się śniło. W tym momencie ktoś mówi i zaczyna najczęściej referowanie swojego snu od takich tradycyjnych słowiańskich martw pod tytułem, no ja jaki nie miałem sen. Ja mówię, no dobra, słuchamy, nie? No i wtedy najczęściej mówię, szedłem przez dom mojego ojca i kiedy wstałem i wsadziłem widelec w oko mojemu wujkowi. Co to znaczy, Olek, co to znaczy? Ja się obudziłem zlany potem, mówię, bo... A co, lubisz tego wujka? Mówię, no. No a które oko wsadziłeś? No w lewe. Wszystko jest ważne, słuchajcie. To wszystko jest ważne. Z punktu widzenia magii to... I czy pionowo, czy poziomo, bo to też jest ważne. I nagle powstaje coś takiego, na przykład, czego obecna tu media jest mistrzynią, czyli interpretacja niejasnych sygnałów. To są wszystko informacje, które można odczytać, tak. Zresztą polecamy jej warsztaty psychologii kart. To jest absolutnie żadne wróżbiarstwo, to jest czysta magia prawdziwego odczytywania intuicyjnych wartości symboli. Ja wiem, bo się temu poddałem, więc jestem tutaj merytorycznie uzasadniony. Zresztą kilka razy karty powiedziały na naszych warsztatach, czy na zlocie nawet. Tak. Zapytaliśmy kartę o energię tego spotkania. No i dostaliśmy na przykład na zlocie energię niedźwiedzia. Tak? Została wyciągnięta karta. Na warsztatach chyba to jakaś inna karta była wyciągnięta, jakaś ciekawa. Tak? Kop głębiej. Energia kop głębiej. Co to oznacza? No w każdym razie tutaj
Sen pokazuje strategię. Sen pokazuje taką sytuację. Wkraczam i uruchamiam widzenie, no lewe oko to prawa półkula, więc wyobraźnię. No wujka lubię, więc najwyraźniej jest dostęp do informacji, które wybudzą moją sympatię, prawda? Pierwszy symbol. Dlaczego to jest ruch agresywny? Należy to wydłubać po prostu i przyjrzeć się temu, tak, na tym widelcu. Zobaczyć, jak to oko wygląda. Trafiam, tak, przez wzrok do wyobraźni, której nie mam dostępu, ale robię to przez osobę, którą lubię i kocham. To znaczy, że ja unikam kontaktu ze sobą i dla mnie to jest zawsze szok i operacja na żywym ciele. I czuję, że robię krzywdę. Bo najczęściej, jeśli chcemy poczuć, że robimy krzywdę, wyobrażamy sobie, że robimy we snach, że robimy ją komuś bliskiemu. Komuś, kto jest niewinny albo bezbronny. Zwróćcie uwagę, że w snach my myślimy, że my tam jesteśmy i mamy odczucia tak, jakby to rzeczywiście działo się naprawdę. I naprawdę potrafimy się obudzić przestraszeni i naprawdę mamy wtedy rozkałatane serce z przerażenia, albo kiedy to były jakieś inne odczucia, pojawiają się inne efekty specjalne, tak? Na przykład, jeżeli, tak, no, najczęściej mam... Policja przyjeżdża, tak. Słuchajcie, ale to jest sposób myślenia magicznego, czyli używania wyobraźni. My tego nie robimy, my sobie to tylko wyobrażamy, tak jak wyobrażanie sobie tego, że jesteśmy butami, które na nas patrzą, czy jesteśmy naszym dzieckiem, które na nas patrzy, czy jesteśmy naszym rodzicem, który na nas patrzy. To będzie działało dokładnie tak samo i tak samo będzie to działało na naszą świadomość, na naszą energetykę. Absolutnie. Przede wszystkim, jak to oddziaływa na nasze życie? Ano tak, że my pewnych sensorycznych aspektów nie zmienimy, bo one mają swój bezwład. Ale możemy zmienić znaczenie, które to odgrywa w naszym życiu. A to oznacza, że możemy zmienić zakres, w jakim pozwalamy sobie to użytkować. Nawet byście, kurde, zdziwili się, do jakiego stopnia potraficie się zatrzymać na czymś, co w ogóle nie jest przeszkodą. Możecie natrafić na coś, co wydaje wam się, że jest zakazem wjazdu, że tam się nie wchodzi, a tam nie ma żadnej bariery. Jest dla was materialna. Dzieje się tak tylko dlatego, że słowo drzwi i pod tym względem ich obecność kojarzy wam się ze słowem szlaban. Niejednokrotnie wyobrażałem sobie z różnymi ludźmi dom i doprowadzałem tych ludzi do ściany, która nie miała drzwi. I starałem się wyobrazić sobie razem z tym człowiekiem, że ten człowiek przenika przez tą ścianę. Jak trudno jest wyobrazić sobie, że jesteśmy w stanie przeniknąć przez tą ścianę, ale kiedy to się stanie, po drugiej stronie zaczyna dziać się magia w naszej wyobraźni. Jesteśmy zaskoczeni tym, co możemy sobie wyobrazić za ścianą, którą w rzeczywistości nie dałoby się przejść. A w wyobraźni to robimy. To jest mniej więcej odpowiedź na pytanie, dlaczego my nie widzimy magii w codzienności. Jeden z powodów, dla których nie widzimy ludzi w codzienności. Bo wszyscy nimi są. I jest to zupełnie jakby normalne. To żadna magia. No przecież ci ludzie są, no bo są, tak? No urodzili się, mieszkają sobie. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z kimś, siedzimy sobie przy herbacie, ja mówię, ty słuchaj, wiesz co, mam dla ciebie jaką wiadomość, że normalnie spadniesz. No dawaj, no zadziw mnie, bo już wiedziałem wszystko. Ja mówię, no to słuchaj, wyobraź sobie, że teraz otworzysz drzwi, wyjdziesz na ulicę i tam będzie pełno ludzi. I ja, ten drugi siedzi i mówi, nie fanzol. Naprawdę? No i teraz przełożmy to na język magii, prawda? Mówimy sobie, no teraz sobie wyobraź, że widzisz na ulicy, a tam pełno czarodziejów. Weź polej jeszcze. A gdzie czarodziejki? Ale nie zwróciliście uwagi na to, że my tak naprawdę nie widzimy magii, państwo wszyscy jej używają? Więc myślimy sobie, że to musi być coś ekstra. Coś takiego, co nas zaskoczy, coś takiego, co nie zgadza się z fizyką, w której żyjemy, że to musi być, nie wiem, latająca łódź podwodna albo nadmuchiwane okopy, tak? Jak nie umiesz takich rzeczy robić, to się nie pokazuj na warsztatach magicznych. Nam się wydaje, że... Czeregowy, nie ćwiasz magnetem! Nam się wydaje, że magia to jest coś niesamowitego i niewyobrażalnego, coś, co normalnie się nie zdarza. Tak. O! Kto w to wierzy? No teraz wam wstyd, nie? Ale, ale wyjdziecie na ulicę, dalej będziecie w to wierzyć. Dlaczego? Na czym się to opiera? Ponieważ na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś przyjdzie do takiego psychoanality i przychodzi do niego, to jest rybickie wyrażenie, więc zataczamy krąg. I w pewnej chwili nagle ten psychoanalita tak naprawdę jest dla nas symbolem czarodzieja. Wielu z nas przychodzi do niego, aby magicznie odmienił mu życie. On wie, on się uczył, on ma wiedzę, on ma metody, on to robi. On tak. Jest profesjonalistą. I on tak sobie słuchuje nas i dociera więc od rzeczy, które faktycznie, jak ktoś mówi, tak powiem, laryngolog, liżą temat. Czyli nagle docieramy do takiego punktu, że mówimy, no panie doktorze, spłakałem się jak norka. Znaczy się dotarłem do punktu, w którym
dowiedziałem się, że matka zabraniając mi deseru pozbawiła mnie słodyczy życia. I ja w ten sposób rozumiem, dlaczego ja dziś nie odczuwam słodyczy mego życia. Ja naprawdę to rozumiem. I co robimy? Jesteśmy wdzięczni psychoanalicie za to odkrycie. A propos tego, wiesz, psychoanalita siedzi oszołomiony własnym genitem. Właśnie zastanawia się, czy nie podnieść cel. I, no to, on tylko skojarzył fakty, tak? Dokładnie. No. On tylko odzwierciedlająco wysłucha człowieka, który okazał się być tak skutecznym magiem, że wymyślił sobie nowe zaklęcie. I nowy powód do nieszczęścia. Bo przed chwilą był nieszczęśliwy i nie wiedział dlaczego. A teraz już wiesz. I to jest ta różnica. Ale słuchajcie, Olek podał ci taki przykład, gdzie dziecko zostało przez matkę karane w taki sposób, że było pozbawiane deseru, tak? Czyli on, to dziecko już widziało ten deser, już wiedziało, że to jest galaretka z truskawką, tak? Ale mamo, dzisiaj nie dostaniesz deseru, bo byłeś niegrzeczny, albo dostajesz dwóje i... Albo nie zjadłeś obiadu. Tak. I uwaga, dla naszej podświadomości to jest informacja, że tak właśnie wygląda miłość. Czyli, że matka, która jest pod świadomości uosobieniem opieki, źródła życia, ona zakazuje nam przyjemności, tak? Tej truskawki zalanej w galaretce takiej czerwonej. Wiemy, jak to już mamy to na podniebieniu, a mama mówi nie, bo byłeś niegrzeczny, tak? My to kodujemy jako okazywanie miłości. I potem takiej miłości w życiu szukamy. I dostajemy człowieka, którego pokochujemy, nie wiadomo dlaczego. On oczywiście nas też pokochuje, ale daje nam samą gorycz związku. Czyli my znaleźliśmy sobie tego człowieka, żeby dawał nam gorycz, a nie deser, który w naszym wyobrażeniu jest czymś, czego nie powinniśmy dostać i to jest okazanie miłości. Jeżeli ktoś nie ma orgazmu w swoim małżeńskim seksie, to może już wiedzieć czemu. Nie dostał truskawki. Natomiast w sytuacji, której ja to odkrywam, w sytuacji, której ja to odkrywam, docieram do takiego czegoś, że nie dostrzegam wyboru. I słuchajcie, dlaczego nie dostrzegam wyboru? Otóż to dziecko, ono zakradało się do tej lodówki, to ukarane, po tą truskawkę i wydubowało tą truskawkę wtedy, kiedy mamy nie było w domu i jadło tą truskawkę, czyli dostawało tą słodycz, ale wiedziało, że robi źle i wiedziało, że to musi być pod nieobecność mamy i że to trzeba zrobić w sposób taki, że tylko truskawkę wydubać, a resztę zostawić, żeby to nie było, że to on, tak? Dokładnie. I jak to się potem dzieje? No w związkach okazuje się, że orgazm może być tylko wtedy, kiedy dzieje się nie z osobą, którą kochamy, tylko wtedy, kiedy ta osoba, którą kochamy, tego nie widzi, czyli jest to zupełnie inna osoba i tam jest super. Ona siedzi w lodówce, a my tylko czasami tam do niej przychodzimy i wydubujemy jej tą truskawkę z pępka, tak? I to nam wtedy smakuje doskonale. Widziałeś mojego ostatniego kochanka? Nie. No chodź, pokażę. No niby tak, nie? No ale zwróćmy uwagę, co się wtedy w sytuacji dzieje. Mamy tak zwany przystanek Alaska, czyli coś po środku. Nie wiem, czemu jestem tutaj, powiedział dr Fleischmann. Nie wiem, czemu nie umiem tego zmienić. To jest ta sytuacja, kiedy ktoś idzie do psychoanality po to, żeby wiedzieć, czemu ma przerąbane. Ale to jest tylko wiedza, informacja na temat tego, co mogło zadziać się w naszej głowie i dlaczego my zaprzeczyliśmy sobie takich partnerów, czy mamy takie dzieci, czy mamy wręcz takich rodziców. To, żeby tego zacząć używać, żeby dać im status naszych pomocników w naszym życiu, do tego jeszcze jest daleka droga, żeby zacząć używać tej białej magii, czarnej magii, magii generalnie, w naszym życiu, żeby zacząć zauważać tym wszystkim siebie, uczyć się siebie i zacząć rzeczywiście emanować tą energią na zewnątrz tak, żeby ta przestrzeń, w której się znajdujemy, była pozbawiona pałek baseballowych. Tak? I psychologów ulicznych. Ale zwróćmy uwagę na to jeszcze raz. Czyli uwaga, ja dokopałem się przyczyny swojego problemu. Czy ja się dokopałem do własnego wierzenia w ten problem? Ja się dokopałem tego przypadkiem, że dowiedziałem się, jak ja uwierzyłem w to, że zakazanie mi deseru ma powodować anorgazmię? A? Więc okazuje się w tej sytuacji, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem deseru a problemami seksualnymi w małżeństwie nie jest bezpośredni i nie jest absolutny, tylko jest wymyślony. I tego się dowiedziałem. Wręcz nasze myślenie zostało nagięte do pewnego rodzaju schematów, które przeżyliśmy gdzieś tam w przeszłości, żeby tak uważać.
że tak jest. Że my jesteśmy nieszczęśliwi w naszym związku i wszyscy powinni to widzieć, jak to właśnie my jesteśmy tacy nieszczęśliwi. Ja osobą w tym związku, jeśli ja jestem nieszczęśliwy. To przede wszystkim. Po drugie, na pewno nie, jeśli ja zerwę, to też nie jestem, więc muszę trwać. Dopóki ona lub on tego dokumentnie nie zepsuje. I to odnosi się nie tylko do relacji w parach, tak? Tylko to się odnosi do każdej relacji w naszym życiu, która wywołuje w nas emocje, jakie by nie były. Bo najważniejsze jest obecność emocji. To jest tak naprawdę wskazówka, że coś w naszym życiu funkcjonuje jako pewnego rodzaju magiczna operacja. To jest ten feromon, tak? To jest ten feromon, tak. Czyli coś, co powoduje, że czujemy emocje. A czujemy emocje w momencie, kiedy na przykład denerwujemy się idąc do kogoś i będziemy musieli mu coś powiedzieć, albo wręcz oczekujemy tego sąsiada, który powie nam, czy nie powie dzień dobry dzisiaj i uśmiechnie się do nas. To też jest emocja. I ten człowiek też ma w naszym życiu rolę, żeby nam pomóc zrozumieć siebie. Tak naprawdę o sam moment zauważenia, kiedy... Dobra, no to chwila, ktoś by powiedział, zaraz, moment, dobra, no to ja wydałem 5000 na terapeutów, są bardzo dobrych, i dowiedziałem się rzeczy, których bym się nigdy nie dowiedział i co? I mam teraz iść i reklamację wzbudzać, bo co? Bo tak naprawdę jak ja mam odwrócić schemat, który odkryłem dzięki tym drogim i kosztownym specjalistom? Jak ja mam to zrobić? No bo tak, no mamy tą wiedzę, już wiemy, co w naszym życiu funkcjonuje, jakie mamy te fetysze, tak? No bo to te programy, które działają na nas emocjonalnie, to są ewidentnie fetysze, tak? Bo skoro wzbudzają w nas te emocje, to znaczy, że są skuteczne. Tak jest. No więc to odpowiedź, że często brzmi, to wcale nie jest stracony pieniądz. Zła odpowiedź. To jest stracony pieniądz. No dobrze, więc jest to bardzo dobrze stracony pieniądz. No. Jest to bardzo dobrze stracony, jest to genialnie stracony pieniądz. Dlaczego? Dlatego, że dowiedziałeś się rzeczy, które funkcjonują w twoim życiu, których wcześniej nie było. A wiemy dobrze, że schemat nieświadomy rządzi bardziej. Niewygodna prawda jest taka, że w chwili odświadomienia sobie pewnych rzeczy jesteś sprawcą. W chwili uświadomienia sobie pewnych rzeczy jesteś sprawcą? Czy to tak jest? W chwili uświadomienia sobie pewnych rzeczy jesteś sprawcą? No. Czy po prostu jesteś sprawcą? Au. A, czyli jesteś prawie. Na wszelki wypadek prawie. Tak, tak. I tu, w tym momencie zaczynają się schematy pod tytułem trzeba mieć jakiś backup po to, żeby można było się łatwo wycofać z tego, co się przed momentem powiedziało. Ja ci zrobię drzwi na miarę. O, i to jest fajna groźba. Tak. Ja ci zrobię drzwi na miarę. I, Olek szuka zonka dla mnie teraz. Nie, ja jestem bardzo wielkoduszny i dla mnie to jest... A, tak, no, Azja. A, to Hajbejowicz. A propos, że tak powiem, ludzi nadzianych. Okej, okay. Słuchajcie, wróćmy do tych źle wydanych pieniędzy, albo doskonale źle wydanych pieniędzy. Doskonale źle wydany pieniądz polega na tym, że zidentyfikowałem pola, w których powstały związki przyczynowo-skutkowe, w których ja kojarzę traumatyczne wydarzenia, których nie pamiętałem, z obecnym mym stanem psychicznym. A strategia moja, którą sobie właśnie przed chwilą uświadomiłem, polega na tym, że ja patrzę w przeszłość i czuję się do dupy. Po czym jeszcze raz sprawdzam przeszłość i czuję się do dupy. A, dobrze, czuję się do dupy, to jest wynik. Jeszcze raz, wracam do sprawdzania przeszłości. Co mi się śniło? Aha, dwóch facetów. Czyli, a dzisiaj, no, zgubiłem pieniądze. Tak. Jak mi się śni dwóch facetów, to znaczy, że zgubię pieniądze. Potem w tym momencie każdy sen z dwoma facetami jest... powoduje, że mamy stres. A tak? Potem idziemy do gejowskiego baru i golimy. Zupełnie. Bo na przykład, jak powiem, i wtedy nie możemy patrzeć na tęczę, bo od razu nam się kieszenie opróżniają. W każdym razie... Ale każdy z was ma taki sen, że wie, że jak on się śni, to na drugi dzień stanie się to i to, prawda? No jest coś takiego, albo chociaż jedna rzecz. Chociaż jedna rzecz, nie? I połączymy, i tworzymy sobie takie związki przyczynowo-skutkowe, które powodują, że... I mówię sobie, no matko, gdybym ja tego nie wiedział, to bym nie wiedział, co mnie rąbie w tyłek. To na czym polega zysk? No teraz wiem. No i dobrze, i tak sobie funkcjonujemy w takim niejasnym poczuciu dziwnego, takiego gorzkiego triumfu. I wtedy tworzą się takie filozofie bardzo spsychologizowane.
których jesteśmy ludźmi potwornie oświeconymi, bardzo dużo wiemy o wszystkich mechanizmach. Wiemy, czym jest narcyzm, wiemy, czym jest manipulacja, wiemy, czym jest borderline. Zdajemy sobie sprawę... I wiemy, czym jest Bordo. Bordo nie wiem, ale... No tak, borderline, czyli dochodzimy do takiej kresy bordowej. Ale to kolor jest taki bordo. Bordo, tak. Mordą kręcący, tak. Cicho, a propos bez sera, zupełnie. No i w każdym razie docieramy do takich związków przyczynowo-skutkowych, bo jesteśmy mistrzami w żonglowaniu związkami przyczynowo-skutkowymi i co najważniejsze, potrafimy uzasadnić każdą swoją niemoc, używając do tego tylu narzędzi, że już tak naprawdę jesteśmy głęboko przekonani, że wydaliśmy źle te pieniądze tych psychoanalitów, bo oni co prawda dali nam jakiś pierwszy ząg w tym temacie, ale teraz to my ich wszystkich zagniemy. Teraz to, panie doktorze, ja to panu zapłacę, ale niech mnie pan zaskoczy. I on tak zaskakuje z tym. Ale tak. Prawda. I pejkiem. Prawda. To nie ta bajka. No dobra. Natomiast... Jestem treserem pcheł, wiesz. Zaskoczył mnie pan. To proszę nie wychodzić za mnie. Dobra, słuchajcie, wracamy do myślenia magicznego. A propos misia, czyli blisko jest, że tak powiem, łapiemy gumę, żeby się ostrożnie zachowywać w pewnych obszarach. No więc nagle jesteśmy tak przepsychologizowani, że potrafimy tryskać jadem na wiele mądrych sposobów. Podkreślę. Tryskać jadem na wiele mądrych sposobów, czyli w taki sposób, że jest to nie do podważenia. Umiemy to perfekcyjnie. Poza tym zawsze znajdziemy obiekt, który potrafimy w kilku słowach dyskusji natychmiast tak zhejtować, że on idzie się i diagnozuje. Że on co? Idzie się i diagnozuje. Od razu szuka psychiatry. Bo to tak, ponieważ nieostrożnie coś powie, na przykład powie coś, no ma jakiś schemat myślowy, no bo jest człowiekiem zwykłym, a nie kimś, kto czyta psychologię na ty zamiast śniadania. I najczęściej są to ludzie, zauważcie, których kochamy. Którzy są dla nas ważni. Na przykład, prawda? W stosunku do nich mamy perfekcyjny sposób używania jadu. No więc jeden z najważniejszych zaleceń, które mówimy w trakcie wykonywania pierwszych szkoleń tresury Matrixa, które polegają na tym, że ktoś ma zacząć tego używać, mówimy, nie rób tego w domu. Bo wybuchnie. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, gdybyście sobie wyobrazili znowu sposobem myślenia magicznego, że każda osoba, którą opluwacie tym jadem, to jesteście tak naprawdę wy sami i wy sami sobie to robicie. Tak? Jak bardzo siebie w tym momencie nienawidzicie, jak bardzo siebie w tym momencie chcecie doprowadzić do sytuacji, w której klątwa szczęścia nie działa. Bo tak naprawdę dostaliście tylko więcej narzędzi w temacie odkrywania mechanizmów, ale chcecie bardzo dalej wierzyć w to, uwaga, wmawiamy wam teraz, chcecie bardzo wierzyć w to, że to jest bezwzględna rzeczywistość i wszystko, co możesz zrobić, to analitycznie się o tym przekonać, a nie, że ja mogę to zmienić. I nie to, że ja to tworzę. To mnie dopada. Bardzo często nie da się tego zmienić. Ja wam podam przykład z mojego życia, bo jako użytkownik tresury Matrixa ja korzystam z niej na co dzień. I również używam pewnego rodzaju plucia jadem na osoby, które kocham, czyli moją żonę, moje dzieci. Tak? No to są osoby, które mieszkają ze mną w domu i... Właśnie się zhejtują osoby przepsychologizowane, bo przed chwilą powiedziałeś, że jesteś taki nieoświecony. I najłatwiej to po prostu wyżyć się właśnie na tych ludziach, którzy z wami żyją i którzy są dla was ważni. I teraz tak, i to rzeczywiście jest tak, że ja nie bronię się przed tym, żeby to robić. Ale potem mam odwagę pójść do mojej żony czy do moich dzieci i powiedzieć, słuchajcie, musiałem to zrobić, poczułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby was opierdolić, tak? I słuchajcie, i tak za pierwszym, za drugim razem, za trzecim razem to było tak przyjęte troszeczkę z przekąsem, nie? No dobra, może ci wybaczę, jak pójdziemy do kina i wiesz, albo tam, to tata daj tam na jakieś PlayStation, to będzie spoko, nie? Czy nagle, tam coś w tym to, i nagle to przestało być opłacalne. Nie, nie. Słuchajcie, ja nadal to robię. Tylko tak jak już mówiłem na niejednym filmie, moje dzieci czy moja żona już wie, że mnie to jest potrzebne. Mało tego, one czasami też robią to w moim kierunku, w moją stronę. I ja po prostu wiem. W pierwszej chwili też się denerwuję, jakoś tam bronię, jest wojna i tam wszyscy te działa wyciągają i ten jad jest tam coraz bardziej żółty, aż ten kod taki czarny staje się zielony. Słuchajcie, jak się to czarny kolor staje się zielony. Ale to wszystko dzieje się w domu, gdzie widzą się ludzie i potrafią się sami przed sobą przyznać, że jest im to potrzebne.
i od czasu do czasu mówią sobie kocham cię, od tak po prostu. To jest bardzo ważne, to też jest magiczne słowo, które bardzo trudno przechodzi przez gardło, żeby spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć kocham cię. Naprawdę. Ja teraz rozumiem, że ono jest takie trudne, te słowa, naprawdę. Ale muszę wam powiedzieć, Andrzej, potem ci powiem. No dobra, ja będę jestem czekał. Ja jestem staromodny, ja nie odpowiadam na pierwszej randce od razu. Trochę go powodzę za nos. Ale słuchajcie, chodzi o to, żeby poczuć wagę tego słowa i to, co ono w nas wzbudza, że my jesteśmy wdzięczni sobie, że dostarczyliśmy sobie taką przestrzeń, którą jesteśmy w stanie kochać. Tak, ale uwaga, to jest istotna kwestia, że nie używamy słowa kocham cię jako usprawiedliwienia wszystkich możliwych rzeczy, które chcemy zrobić ludziom, a potem się cieszyć, że cierpią. To jest coś w stylu dobrze, że jesteś. Dobrze się z tobą czuję. Andrzej nie poszedł popluć jadem swojej żony, dlatego że uwielbia patrzeć, jak się wije w konwulsjach, a potem kocham cię. To niestety nie jest rozpuszczalnik na jad. To tak nie działa. Jest rozpuszczalnik na jad. Jeżeli tego nie ma, to te słowa są nieistniejące i one nie zmniejszają stresu. One niczego nie równoważą i w niczym nie pomagają. Natomiast jeżeli miłość jest międzyludzka w tym aspekcie, to ona wynika przede wszystkim z faktu, że ludzie, którzy w ramach tej relacji się tą miłością wymieniają, są również bezpieczni, czują się sami ze sobą okej. Okay. Mają zgodę na siebie, zgadzają się z tym, kim są i znają swoją wartość dla samego siebie. Bo nie chodzi o to, że oni się porównują do innych i czują się zdruzgotani albo gorsi od innych, tylko wiedzą, kim są, co czują i nie wstydzą się manifestować tego w swoim życiu. Czyli kocham cię to nie jest taki granat paraliżujący, który rzucam przeciwko drugiemu człowiekowi, bo jak teraz zareaguję, to znaczy, że mnie nie kocha. Pod tytułem jest agresja, eskalacja, już mówię wszystko, a twoja stara to tamto i nagle mówię, kocham cię! I Rubik zaczyna klaskać. I wtedy browar. To może pomóc. Bo w sytuacji, w której... Bo na trzeźwo tego nie zaprzeczę. Nie, bo naprawdę w pewnej sytuacji, nagle kiedy ktoś dostanie granatem pod tytułem kocham cię w takiej przepychance darwinowskiej relacji... No to nie wiadomo, co z tym zrobić. Ten granat to jest jak taki gorący ziemniak, nie? I tak tylko podrzucamy, a ta zableczka... A ja ciebie bardziej, prawda? No i mamy nowy powód do kłótni. Natomiast... W sytuacji, w której to wszystko jest oparte na... Przede wszystkim oparte jest na widzeniu siebie samego. To nagle docieramy do takiego punktu, w którym uchodzi powietrze. Siedzimy i po prostu rozumiemy, co robimy. Była wymiana salw, prawda? Ustawiliśmy się burtami, prawda? Wyszły działa. Prawda? Poszły burty, prawda? Pierze i tak dalej. Abordaż nastąpił, jeżeli akurat skończyło się seksem. I po wszystkim... Prawda, wymiana lin. Proszę? Mogę się wtrącić? Tak, trochę od tematu odchodząc. Tak. Proszę się, Ania Strosowska z Michałem, bardzo pozdrawiają. Żałują, że nie są, ale nie tak bardzo, bo są nad morzem. Aha. To też pozdraw... Aha, do kamery, dobrze, dobrze. Aha, wyłączyło się, nie nagrywa się. Nie nagrywa się. Wyłączyło? A wiesz co, nie wiem, ktoś dmuchnął. O właśnie. No dobra, w takim razie... Nie zauważyłem, że przestało. Dla Ani Stosowskiej i z partnerem. Z partnerem, nad morzem będącym. Nad morzem będącym, najlepsze życzenia. Od wszystkich. Zauważyłem, że jeżeli ci w tym koncercie życzę... Tak, brawo, brawo. Pozdrowienia dla naszych sponsorów. Ale nie, tak. W momencie zauważyłem, że jak ci faceci, co czytali koncert życzeń, to jak unosił brew, to tak, to znaczy, że on nie zrozumiał, że nie potrafi przeczytać tej treści tych życzeń, prawda? Dla Niuni. Niuni. To był ten moment. Nie wiem, jeżeli są to osoby w tak wdzięcznej formie części młodości, która pamięta koncert życzeń, to właśnie to by było niestety. A w ogóle temat młodości. To jest osobny temat. A w ogóle zauważyliście, że starość jest też kwestią wiary? To znaczy, że starość jest tak naprawdę kwestią magiczną. Śmierć oczywiście, jeszcze nie wiem jak to, ale... Chyba to... najbardziej magiczne wydarzenie w naszym życiu. To jest cholernie magiczne. Jest nieuniknione i każdego z nas to czeka. To jest bardzo magiczne. To jest fajne, może ktoś się z tym kłócić, ja chętnie poczekam. Natomiast jeśli chodzi... No, dlatego my nie dyskutujemy z czymś, czego, co do istnienia któregoś tak naprawdę nie chce nam się dyskutować, bo oznaczałoby to, że musieliśmy czekać całe życie, żeby coś udowodnić, a mamy po drodze tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Więc tyle magii i tyle klątw, tak. Tyle klątw do przeżycia. Mhm. No i w sytuacji, w której, natomiast młodość, tak powiem... Tyle było klątw do utraty sił. No i wygląda na to, że coś takiego jak młodość
jest, jak powiem, według wszystkich definicji bardzo szybko przemijalna i ludzie twierdzą, że ona jest, jak powiem, krótka. Znaczy, jak jesteśmy tam w tej młodości, to te dni są takie długie i to się tak dłuży i tak byśmy chcieliśmy być tacy dorośli już, żeby to wszystko już było takie, no, sensem było, żebyśmy mieli to i tak dalej, i tak dalej. A jak już jesteśmy ci tacy właśnie dorośli, no to wtedy nam się wydaje, że ta młodość bardzo szybko przeleciała. Jak ja głupi były, bo ja nic nie wiedziałem. Teraz to ja bym był młody dopiero. No. Pokażę, prawda? To głupi jestem, nic nie wiecie. Prawda. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę tak naprawdę, jaka to jest fajna karuzela, prawda? W zasadzie mówię, żebyś tutaj, o fajnie, o nie. Wiecie, to jest trochę taka sytuacja jak ten kelner na statku, którym bardzo kołyszę, prawda? On próbuje cały czas trafić w stolik. To jest ten moment, w którym próbujemy uchwycić waszą młodość. Czym ona jest? Słuchajcie, to jest wszystko spowodowane porównywaniem punktu, w którym jesteśmy teraz tutaj, do czegoś, co było w przeszłości tam. Tak? To jest tak jak ten pies, który jest przywiązany do budy na gumie. On biegnie, ale potem dochodzi do takiego przesilenia i albo się ta buda rozpieprzy, albo ten pies. Słuchajcie, to nieraz już spotykaliście się z tym, że w momencie, kiedy zaczęliście porównywać coś z przeszłości do tego, w czym jesteście teraz, to właśnie był tak zwany efekt psa na gumie. Wcześniej czy później musieliście tam wrócić do tego miejsca, ale to było bardzo cholernie bolesne. Sztuczka polega na tym, żeby się od tej gumy odpiąć. Tak. No bo łatwiej ją przeciąć, jak jest luźna, nie? To po co się rozciąga? Odpiąć i odejść. No to jej rozciągaj. Odejść od tej budy, poszukać sobie drugiej budy. Albo po prostu spacerować po osiedlu, tak? Dokładnie. Z kawałkiem gumy. Tak. Ucięty. Wow! Na czym polega bezpieczny spacer po osiedlu z kawałkiem gumy? Ale... Istnieją pewne terapeutyczne zagrania, które będą obecne na warsztacie, które angażują... Z kawałkiem gumy, tak? Które angażują proces przecięcia i o tym będzie już w większej konkretnej pracy, ale my naprawdę często nie zdajemy sobie sprawy z jakimi aspektami ludzi w naszym życiu jesteśmy pozrastani. Bo na przykład, no, wyobraźcie sobie, że ten pies i ta buda i ten kawałek gumy to jest alegoria tego, że każdy z was cały czas jest przywiązany pępowiną do swojej mamy, tak? I my próbujemy tam układać sobie swoje życie i próbujemy zakładać swoją rodzinę i próbujemy ją układać po swojemu, ale cały czas ta pępowina jest i my w pewnym momencie wracamy z powrotem do punktu wyjścia, jesteśmy zdziwieni, dlaczego znowuż nam nie wyszło, tak? Dlaczego znowuż to nastąpiło? Dlaczego znowuż tyle siły, tyle wiary, tyle wiedzy włożyliśmy w to, żeby znaleźć się w takim miejscu jak to? Punkcie wyjścia? I znowu wychodzimy na ulicę i mówimy, jaka magia, kurde, normalne życie, nie? No ale to się wszystko jakoś zeruje, no bo jak wszyscy są czarodziejami, to jest nawet nie widać. Płoza życia. Tak? Płoza życia. To w saneczkarze lubią tak mówić, tak. No, to jest poślizgowy temat. Bardzo ślizgowy. Bardzo ślizgowy. I powiedziałbym, że już teraz pójdzie z górki. Bardzo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że skierowaliśmy wasze myślenie na to, że teraz będzie już tylko łatwiej. Płoza życia. Płoza życia. Tak, słuchajcie, tak naprawdę słowa są bardzo zmienne. Wystarczy tylko zmienić jedną literę. Taka jest płoza życia. Teraz już pójdzie z góry. Górnolotnie brzmi. Dobrze, nie, no, ale, słuchajcie, tak, właśnie, oczywiście jak najbardziej. No właśnie jest ważna fakt, że sanki są atrybutem dzieciństwa. To jak, że tak powiem, no jak teleranek przypominamy uparcie, że jeżeli ktoś szuka młodości, niech się przejedzie na sankach. Niech się przejedzie na sankach. Jak dawno jeździliście na sankach? No. Jak dawno w ogóle myśleliście o tym, żeby się przejechać na sankach? No? No właśnie, chodzi o to, że na sankach ta dupa, to już ona nie jest taka młoda i jak się spadnie z tych sanek, to i kości można złamać i w ogóle ten śnieg taki zimny jest i to w ogóle wszystko nie tak jest, tak? No w ogóle. Słuchajcie, tak naprawdę starość jest procesem, którym przestajemy się uczyć, to jest to. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w momencie, kiedy wychodzimy od psychoanality, to dalej jesteśmy w problemie, bo odmawiamy sobie zdolności uczenia się, odmawiamy sobie możliwości decyzyjności. Po co ja to będę zmieniał już? Przecież od nowa to wszystko zaczynać. Nie ma sensu. Zostańmy w tym, co jest, bo ja to znam. To jest moje szambo. Ja nawet wiem, jak można dopłynąć do brzegu. Tak. Tutaj sobie posiedzę, tu ciepło jest. Ja tu zostanę. No. Sytuacja jest, na tym polega zabawna, że w momencie, w którym, że my wracając do książek psychologicznych, bo potem już żaden psycholog nas nie zadowala, bo to jest tylko człowiek, prawda?
a żaden czarodziej, okazuje się, no to szukamy sobie coraz nowszych książek, bardziej już mniej alternatywnych i próbujemy wszystko szukać jeszcze bardziej intensywnych i bardziej mistycznych i bardziej wyrafinowanych i bardziej nowo odkrytych i bardziej intelektualnie rozwiniętych form uzasadnienia własnego przerąbanego położenia. W wyniku czego docieramy do tego punktu, że nie widzimy tak naprawdę, że myśmy w wyniku tej autosugestii, znaczy autoanalizy, nie dotarli do takiego punktu, że w jakiś sposób jesteśmy sprawczy w sytuacji siebie unieszczęśliwiania, tylko docieramy do punktu, w którym tylko rozumiemy mechanizm powstawania, ale który sami stworzyliśmy, ale tego akurat już nie chcemy widzieć. No bo ja. Wiecie, to naprawdę jest zdrowe odkryć, jak działa mechanizm. I dlaczego nie działa na przykład myślenie pozytywne? Czemu nie działa afirmacja? Czemu nie działa powiedzenie sobie nie chcę tego, a robię to dalej? Afirmacja. Jestem szczęśliwy. Ile wam pokażę. I co mi zrobicie? Nie, bo tak naprawdę nie działa, ponieważ my w tym wszystkim rzucamy, tak powiem, no, po złote na gówno. Czyli używamy znowuż magii, tylko w sposób roszczeniowy, ten taki wydobywczy, tak? Że my rzucamy klątwę i ona musi zadziałać, bo ja w nią wierzę. Okej, no więc dobra, w tym jeśli nagle mówimy nie, ja chcę być szczery, nie, koniec z uszukiwania siebie, żadnych afirmacji, nie, ja idę w tresury Matrixa. Idę w tresury Matrixa, chłopaki mówią, że trzeba konfrontować się z lękami. No to proszę powiedzieć mi, czego się boję, tak? No, gdzie te baboki? Boję się tego strasznie. Docieram, z kim, co zrobił tata. Wstał i powiedział, że rysuje bardzo ciulowe rysunki, powiedział. Jesteśmy na Śląsku, tak? Dotarliśmy do tego, dobrze, cieszę się bardzo, no bardzo dziękuję. No faktycznie, skonfrontowałem się z tym odwiecznym lękiem. To było straszne, to było teraz. Dotarłem do tego rdzenia, który polega na tym, że nikt mnie nie słucha. Tak. No. I to jest największy lęk. I to jest największy lęk, że nikt mnie nie słucha. Ja się tu tak produkuję. Tyle wiedzy tajemnej w ogóle, a nikt mnie kurwa nie słucha. Wszyscy patrzą gdzie indziej w ogóle. I nagle się okazało, że wystarczy, że o tym powiedziałem, to okazało, że słuchałem cały czas. Dlaczego? Bo uwierzyli mi na słowo, że jak się czujesz gdzieś dobrze i lubię ludzi, z którymi się spotykam i dobieram sobie znajomych według klucza własnego szczęścia, to mogę się wydurniać, mieszać i przeszkadzać i dalej uczestniczyć. I o dziwo, a ja się niczego nie nauczyłem. To wszystko dzieje się wtedy bez napięcia, to się dzieje po prostu z dnia na dzień, codziennie, każda minuta, każda sekunda życia jest czymś, co ja czuję. I teraz uwaga, w momencie, kiedy my odnajdziemy siebie, w momencie, kiedy my nauczymy się myśleć magicznie, będziemy odczuwali każdą minutę swojego życia bardzo silnie, bardzo, bardzo intensywnie. To się może objawić w różny sposób. Będziemy czuli każde szczyknięcie w naszym ciele, każdy ból kości, każdy wdech i wydech będziemy czuli. Będziemy słyszeli każde słowo, które w naszym kierunku zostało wysłane przez innego człowieka i będziemy wiedzieli wagę słowa, które my wysyłamy na zewnątrz. My to wszystko będziemy czuli w każdej chwili. Tak wzrasta wrażliwość człowieka, który zaczyna widzieć siebie i używać magii do tego, żeby uczyć się tego, kim się jest w danym momencie, w tej chwili. To, co mówią karty. Karty odczytują potencjał tej chwili. Tak samo my, używając magicznego myślenia, możemy zobaczyć, znajdując się w tej chwili, kim jesteśmy. Jak daleko jesteśmy od siebie, czy jak blisko jesteśmy siebie. I dlaczego to nie powoduje paniki i przebodźcowania? Czemu my nie uciekamy w kąt, zatykając uszy i oczy od takiej ilości bodźców? Co się często dzieje, jak ktoś idzie na przykład bardzo intensywny kurs jakiejś nowotorskiej terapii i dostaje 40 zadań na sekundę. I ma sformatowany mózg i ma ochotę wybiec z krzykiem w tym, czym został, prawda? Nawet omijając szatnię. Skrzyk to jest krzyk do wewnętrznościowy, który się... Skrzyk, tak. Skrzyk. On skrzyknął. Czyli krzyknął do środka takim... To jest skrzyk. Najbardziej intensywny, najbardziej energetyczny wskrzyk. Taki właśnie, no. No to dlaczego tak nie robimy w tej sytuacji? Dlatego, że my zwalniamy tempo do takiego poziomu, w jakim nasz mózg, my, nasza tożsamość lubi się uczyć. I to nie jest za szybko dla nas. I okazuje się, że zmiany idą szybciej, jak my myślimy wolniej. Jak my się nastawiamy wolniej, to wszystko działa szybciej. Na przykład wiecie, jak działa programator paniki i nieszczęścia?
Spróbujcie sobie w myślach bardzo szybko, wysokim tonem powtarzać. Mam tak przerąbane i ja wiem, co w środku zdarzy, że na pewno on przyjdzie do mnie, to będzie prawie do mnie coś takiego. I potem po wszystkim będę się czuł fatalnie, będę się czuł fatalnie, będę się czuł fatalnie, na pewno będzie czuł fatalnie, będzie czuł fatalnie. A teraz spróbujcie mówić tak, że jutro przyjdzie do mnie i powie, że jestem gówno warty i się poczuję fatalnie. Obniżamy wibracje. Wiewiórka i niedźwiedź, wiecie. Wszystko dzieje się w spowolnionym tempie. Świat jest bez sensu i nikt mnie nie rozumie. Czy rozumiecie to? Nikt tego nie traktuje poważnie. A zauważyliście, że jak Chippy tutaj napierdalają te same teksty, to wy to traktujecie poważnie, jakby to byli profesorowie? Bo przekonywacz jest bardzo niecierpliwy i bardzo dużo... To jest tak, jakby wam leciał na pokładkowym... Szybko, szybko, trzeba zrozumieć, bo to za chwilę umkniemy. Przecież te słowa mi umkną, ja nie będę rozumieć, co to dalej było. Tak, trzeba skupić się, że... A wy zwróciliście uwagę, że tak się traumy kodują, bo tak właśnie pierwszy raz czuliście, jak pierwszy raz wpadliście w panikę, mając 5-6 lat? Jakby świat migał przed oczami, nie wiadomo, co się dzieje? Nikt wam nie pozwolił się zorientować? Kazali już robić? Jeszcze się nauczyliście? No jak robić? Jak robić? Szybciej, się nie ma czasu. Zobacz na innych, inni już umiesz. Nie, że się nie ma nic, nie zadaje, bla. I truskawka poszła do lodówki. A nagle w pewnej sytuacji przychodził taki wujek, któremu we śnie wbiliśmy widelec w oko. No bo w ogóle lubiliśmy zawsze. I on miał na wszystko czas. On miał czas. I to był taki normalny wujek. I on był fajny, i on tak siadał i mówił: o co ty taki zdenerwowany? A chodź, pokaż mi, co masz w telefonie. A czego ty się tak boisz? Ale jeszcze raz pochodź, bo ty je boisz. Ja będę spadał z góry. Jeszcze raz, bo ja jestem stary, musisz spokojnie powiedzieć. Ja się boję, że będę spadał z góry, jak tylko na nią wejdę. To ty... A wtedy temu dziecku mówi: ale ten wujek to jest głupi, on niczego nie rozumie. Ja mu 3 razy wytłumaczyłem, tata mówiła, że wszyscy rozumieją, a wujek nie rozumie. To ja wujkowi powiem, ja wskoczę na górę, pójdę na górę i zaraz spadnę. Wujek musi pomyśleć teraz. Ty pójdziesz na górę. Staniesz i od razu spadniesz. Aha. I dziecko mówi: no może nie od razu, no może jak będę tam dłużej stał i tak się rozejrzy i tak może jak się złapie. Musi, jak rozłożymy sobie czynniki pierwsze, obniżymy wibracje, to dojdziemy do wniosku, że ta panika, która w naszej głowie się zrodziła, to ona musi mieć kilkaset warunków do spełnienia, żeby w ogóle się wydarzyła. Jeżeli my tą częstotliwość rozciągniemy i zaczniemy się temu przyglądać. Czyli uwaga, to jest odpowiedź na pytanie, jak egoizm leczy. Zwrócenie uwagi na siebie w procesie powoduje, że to ja decyduję, w jakim czasie rozpatruję mechanizm traumatyczny, który odkryłem. A im więcej sobie daję czasu, tym więcej rzeczy widzę, a więc tym szybciej widzę również chwilę, w którym ja włączam palucha. I ja włączam traumę. I niejednokrotnie tak trauma nie ma podstawy, bo jeżeli rozdzielczość naszej świadomości widzi wszystkie szczegóły i aspekty traumy, to okazuje się, że jej tam w ogóle nie ma. To znaczy, że ona jest za każdym razem wymyślana. I dzieje się to w taki sposób, że nie tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no wspominam sytuację, którą miałem wcześniej, czuję się do kitu, patrzę jeszcze raz na sytuację, aktualizuję stan, jest do dupy dalej, prawda? Tylko... Tym razem robimy sobie taką sytuację. Jest do dupy dalej. To nawet to było w tym piosence z Robin Hooda, ten Klanadu. Robin tam. Robin tam do dupy dam. Taki rytm. Do dupy tam. Nie, bo robiliśmy, to robimy to inaczej wtedy. Robimy tak. Patrzy na sytuację, która była w dzieciństwie przerąbana. I patrzę na to, że czuję się, uwaga, decyduję się czuć źle, bo tamto było wtedy, a ja dzisiaj jestem. I ja dzisiaj czuję się źle, chcę tak decydować, bo wtedy było inaczej.
I nagle się okazuje, że ja wcale nie muszę wybaczać rodzicom, żeby poczuć się lepiej. Ja zaakceptowałem, że może im nikt nie wybaczę. Czyli nie zmuszam się do niczego. Nie staję się lepszym człowiekiem, który więcej wybacza. Ale przyznaję się do siebie. Mówię sobie tak, no wtedy tak zrobiłem, to byłem ja. I to mi dało pewnego rodzaju doświadczenie. Ta sytuacja mi pomogła, żebym mógł teraz w wieku iluś tam lat wrócić do niej i przyjrzeć się z zupełnie innej perspektywy, bo wtedy ja myślałem, że świat się skończył i za chwilę mnie nie będzie. A ja przeżyłem jeszcze 45 lat. I przeżyłem mnóstwo fajnych rzeczy. Których nie widziałem. I nagle wychodzę i mówię, kurde, po, ty, Andrzej, to w ogóle to jakaś magia jest. Nie ucz tego innym. Wrócimy do tej rozmowy. To było po saunie. Kolega taki przerażony do mnie przyszedł i mówi, rzeczywiście, Andrzej, nie mów tego nikomu, bo to działa. Uwaga. Czyli on dostał takie niejasne poczucie, że żeby coś naprawdę było skuteczne, to lepiej utrzymywać to w wąskim gronie, bo ludzie nie są gotowi na takie narzędzie. A tu nagle taki Andrzej Krystaszek mówi, słuchaj, ale wszyscy to robią. Codziennie, każdy. Ale o tym nie wiedzą. No. A myślisz, że przez to robią tego mniej? Tylko szybciej, szybciej, szybciej. Super, magia, 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 magia. No, pewnie ma żadnej magii. Magia, magia, magia. To jest sytuacja tak zwanego zapętlenia złudzenia, które wykonujemy osobiście. Więc czemu służą te wszystkie momenty, w których pozwalamy sobie mieć przestrzeń i czas? To jest moment, w którym pozwalamy sobie mieć przestrzeń, w której mamy wybór, bo on się pojawia wtedy, kiedy jest czas. A więc uwaga, nieważne ile czasu zmarnujemy według pewnego magicznego wyrażenia, takim zaklęcie nazywa się zmarnujemy. Nieważne ile tego czasu będzie zmarnowanego, aby się doczekać momentu, w którym się połapiemy, że stosujemy operacje magiczne. Teraz wykonam taki dziwny gest. Bardzo dziwny taki. Zakładanie słuchawek zawsze jest takie dziwne. To wygląda to trochę jak beatyfikacja do życia. Jakby zakładam aureolę. No to dobra, no doczekaliście się. Teraz będzie pokaz myślenia magicznego. Istnieje wokół ciebie taka przestrzeń, która wydaje ci się bardziej ciasna, no bo akurat... Jesteś w bardzo ciasnej przestrzeni. No. Takie życie. O. Życie polega na tym, że jesteś zmuszony albo zmuszony do wykonywania bardzo wąskich, ograniczonych wyborów. Masz na to niewiele czasu. I musisz pewne rzeczy robić od razu dobrze. Bo jak zrobisz to w niewłaściwym czasie albo niewłaściwie, to konsekwencje będą bardzo długo ciebie dotykać. To nie możesz sobie pozwolić w swojej młodości i okresie uczenia się na jakiekolwiek pomyłki. Najlepiej idź od razu do takich ludzi, którzy robią to dobrze i obserwuj i naśladuj. Im lepiej będziesz naśladować tych ludzi, im bardziej będziesz myśleć tak jak oni, tym mniejsze ryzyko, że schrzanisz sobie życie. Schrzanisz. Nie chodzi o pewną tradycyjną słowiańską przyprawę. Chodzi o to, że będzie w twoim życiu tak, że łzy pójdą, a w zatokach będzie tylko i wyłącznie ból. To się stanie, jak się nie nauczysz od mądrzejszych od siebie, dziewczynko i chłopczyku. Uważaj na lekcjach i nie szukaj odpowiedzi na suficie. Gap się do książki, jak ci kazano. No czego jeszcze nie rozumiesz? Słuchaj uważnie, bo drugi raz nie powtórzę. Nie było cię na lekcjach. No to co dziwisz się, że tego nie wiesz?
szkoła kończy się nagle. Ciągnęłaś jak flaki z olejem, a teraz się kończy i nagle mam stosować w życiu to, czego się nauczyłem. Ja chyba naprawdę nie uważałem na lekcję, bo nic nie rozumiem. Może pójdę na studia, przedłużę sobie ten czas, jak mnie tam przyjmą. Proszę Państwa, proszę uważać. Wyraźnie podam kryteria oceny tej sytuacji. Proszę mi bardzo precyzyjnie podać odpowiedź, bo nie będziemy mieli szansy na drugie zaliczenie. Zaznaczam, proszę Państwa, że ta wiedza... mój czas jest cenny, proszę go nie marnować. Będę od 5 do 5.30 na ćwiczeniach w sali numer 138 w bloku numer B. Kto nie napisał? Do widzenia. Proszę Państwa, ta wiedza jest prosta i logiczna, dlatego prawdziwa. Proszę uważać, bo nie będę powtarzać. Osoba z trzeciego rzędu być może podzieli się z nami, co ją tak rozbawiło. Ja rozumiem, że część z Państwa podziela poziom tego rodzaju uwag. Ale bądźmy poważni. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, nie mówimy to o niczym z dziedziny czarnej magii. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to najzwyczajniej się obija. I zmarnował czas nauczycieli swojej szkoły średniej. Egzamin będzie obejmował... wszystko, o czym mówiliśmy 3 lata temu. Ci z Państwa, którzy spędzili ten czas w dyskotekach. Albo płodząc potomstwo. Będą mieli trochę utrudnione zadanie, proszę Państwa, a jednak mimo wszystko dojrzała i dorosła decyzja zapisania się na te studia. Do czegoś to było. Gratuluję. Pani magister. Gratuluję. Panie docencie. Życzę owocnej kariery. Powiedzieć, czy to jest wylew, ale ja mam wrażenie, że ja nie potrafię normalnie funkcjonować. Jestem osobą, która jednak myśli racjonalnie. Proszę mi podać rzeczywistą przyczynę mojego stanu, panie doktorze. Ja muszę naprawdę szybko decydować, bo nie jest czasu na to, żeby się teraz odpoczywać. Proszę pana, co pan mi mówi, że mam iść na urlop? A kto wyżywi moją rodzinę, proszę pana? Jakim cudem, co? Panu to łatwo mówić pewnie, tak? Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę. Lekarzu, lecz się sam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zadebnie. Daj mi to, ziołu. Muszę się wyluzować.
nie jest tak źle, powiem ci, nie jest tak źle. Ale chyba mnie puszcza, muszę znowu zajarać. Jutro mam wykład. O szczęście. Czasu tego teraz wytłumaczyć i co mamy. Nie no, jak to, co to znaczy? Co to znaczy, że ty chcesz mieć czas? Nie rozumiem co. Na co ty chcesz rozumieć? To jest proste, baranie, jeszcze raz ci to powtarzam. 1+1=2. Matko, co za debil, ja w jego wieku to już wszystko pozaliczam. A mnie dawali tyle czasu, co mam, to właśnie w dupach to przewracam. Szlaban na telefon! Jeśli w dzieciństwie ojciec nie miał dla mnie czasu, to ja nie mam dzisiaj czasu na siebie. Jeśli w dzieciństwie ojciec nie miał dla mnie czasu, to ja nie mam go dla siebie. No dobra, słuchajcie, to... Najpoważniejsze nasz to... Najpoważniejsze. Dobra, słuchajcie, to tak magicznie dzisiaj było. Czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego, jak tą magię stosować, jakie zaklęcie jest najważniejsze? Nie ma. Dobra. Dobra, nie. To będziemy tu mało kończyć. Czy ta rozwała była rzucona, czy nie? Oczywiście. Ale nie, co nie doleciało? Czy to da się zdjąć? Nie wiem, słuchaj, ja nie patrzę. A gdzie czujesz najbardziej, że ta klątwa ci weszła? Wyobraź sobie magiczne myślenie, gdzie chciałabyś ją poczuć, a potem wyobraź sobie, że ona tam jest. Ta klątwa. I potem spróbuj ją stamtąd wyjść. A zobaczyć się uda. Tak, to... Widelce tak, najlepiej. Najlepiej z oka. Nie, a propos, słuchajcie, bo nikt na naszych spotkaniach nie ma żadnych pytań. Nie, jakieś ja chociaż jedno. Ja mam. Tak. Jest. No, ale jak mówiłeś o takim materacu oszczanym kotami. I ja się pytam. Czuję się analizowany teraz. Ja się pytam, muszę wszystkich spytać, jak wygląda zwierzę, które szcza kotami? Kot. Ja cię to zwierzę. No, najczęściej to zwierzę, które koty spożywa. To jest alfa. Dziękuję. Więc rozumiem, że to jest materac samca alfa. Oszczany kotami. Dziękuję. To jest taka kotyfikacja feromoniczna. Seromoniczna kotyfikacja. Jak się dobrze bawiliście? Jak co? Czy dobrze się bawiliście? A, ale to się czuje tak po prostu. Ale ja chcę, zmuszyć to, a nie, że się czuje. To jest, słyszałeś to, o czym jak, jestem, jak jestem tak zmęczony i przed zaśnięciem nie analizuję dnia, tylko po prostu zasypiam ze zmęczenia, to znaczy, że się dobrze bawiłem. A nie zastanawiam się, czy dlaczego ja to zrobiłem, po co ja to zrobiłem, czy to dobrze zrobiłem, czy co oni o mnie myśleli, albo w ogóle jakbym zrobił to następnym razem, albo co bym powiedział następnym razem, tylko po prostu kładę się do łóżka, jestem tak zmęczony, tak szczęśliwie zmęczony, że jedyne, co mam ochotę zrobić, to po prostu zasnąć. Przede wszystkim przekrzykując już to, że rzeczywiście jesteśmy rozproszeni i pozwolić na to, żeby się to zintegrowało. Powiem tak, jeżeli
Ja rozumiem motywację, którą właśnie ty, już nie wiedząc, że do ciebie mówię, zadałaś mi. Chodziło o to, że rozumiem powód, dla którego to powiedziałaś. Chciałem ci powiedzieć, że ja uwielbiam do ciebie przyjeżdżać. Ja bardzo lubię tu być, za każdym razem lubię tu wracać i przede wszystkim przyjechałem tu bardzo dużym stopniu dla ciebie. Czuję się oszczędzona. Jestem z ciebie dumna. Dokładnie. Słuchajcie, czy to była prawda? Tak. Tak. Czy zrobiłem to, ponieważ chciało to usłyszeć? Tak. Mało tego, gdybyśmy to powiedzieli każdemu z was z osobna, to również byłaby prawda. Ponieważ to jest tak, że każdy z was, tak samo jak Monika w naszym życiu jest czymś bardzo Monika osobistym. Monika w jest czymś bardzo osobistym. Bo znamy się bardzo długo, praktycznie od początku, ale nawet osoby, które widzimy pierwszy raz, gdybyśmy mieli z nimi porozmawiać, to one również dały nam dzisiaj trochę swojej energii, trochę swojej lekcji i pomogły nam w tym, żeby ten przekaz dzisiaj był właśnie taki, a nie inny. Teraz uwaga, włączamy magię pradawną. Jeżeli powiedziałem jej to, co chciała usłyszeć, to na pewno kłamałem. Ale poczekajcie. Manipulacja, nie manipulacja. Zaczekaj. Nie. Jeżeli powiedziałem ci to, co chciałaś usłyszeć, to znaczy, że musiałem ściemniać. Jeśli powiedziałem ci to, co chciałeś usłyszeć, to znaczy, że decyduję o tym, że to kłamstwo. Czyli nie sprawdzam prawdziwości mojego stwierdzenia na podstawie tego, czy on się rzeczywiście dobrze poczuł, czy on rzeczywiście lubi do mnie przyjeżdżać, czy on rzeczywiście mnie lubi. Tylko jeżeli ja słyszę coś, co lubię słyszeć, to musi to być kłamstwo. Czyli kto decyduje o tym, że w jego życiu jest pełno kłamców, którzy mówią to, co chcę usłyszeć? Manipulantów i uwodzicieli. Manipulantów i uwodzicieli. I kto decyduje o tym, że jeden na 100 rzeczywistych uwodzicieli właśnie do mnie trafi i przy mnie zostanie? Bo mi pasuje do schematu. A wszystkich innych manipulantów i uwodzicieli po prostu przy mnie nie odkrysnęli, bo ich mi się po prostu nie podoba. Ja mam gust. I klas. Dobra, słuchajcie, powoli to wyłączamy, rozłączamy i... Czekaj, bo że chcieliście usłyszeć pytania, a ja odpowiedź jedną znalazłem. Dobra. Bez pytania? Skąd się bierze Kasiora na drugim końcu tęczy? Na pewno znacie tą legendę, że tam na drugim końcu tęczy zawsze jest garnek z kasą zakopany. Tak. No a wy mówiliście o gejowskiej restauracji, jak chodzicie. Nie mógł tego marzyć. Ale to jest bardzo ważne. No i tam Kasiora was opuszcza i już wiadomo, gdzie się znajduje. Ale tak, ponieważ jeżeli ja widzę dwóch facetów, to natychmiast tracę pieniądze. No. Czyli z drugiej strony tęczy są to wiecie, pieniądze. Wiecie, nie wiecie, żeby tego nie powiedzieć od razu. Słuchaj, wiesz co, to no, trudno. Stwierdzam ci jedno, wiesz co, chyba odkryłeś przede mną źródło wiecznego bogactwa. A ja mam pytanie. Tylko nie zacznij po gejowskich knajpach latać. Dlaczego nie? Bo tam stracisz kasę, a nie znajdziesz. A skąd, wiesz, ja nie jestem w spisku. No tak. A jak już to przystąpisz do niego? W spisku jesteś czy w spisku? Nieważne. Czasami sobie popiskujesz. No. Jak są te małe, drobne przejawy magii, które robię, to każdy to zauważa i widzi i docenia. A tego wielkiego nie. Nigdy! No właśnie, bo one są za duże. One po prostu są takie duże, że nikt ich nie widzi. Bo wiesz jak to jest, jak słoń może wiewiórkę zasłonić, a wiewiórka słonia nie może zawiewiórczyć. Nie, no dobra, przyzwyczajmy się, że nasze wielkie czyny zawsze wszyscy będą ignorować. No. I będą tak przygnębiać ich wszystkich. Będą pokazywać, jacy to my jesteśmy wielcy. Tak. Więc lepiej tego po prostu nie robić. Róbcie małe rzeczy. Tak. Wszyscy was będą podziwiać. I wszyscy to zobaczą. Zrobię niesamowitą kawę, zmieniła moje życie. Ale słuchajcie, ty poruszyłaś bardzo ważny temat, bo tak naprawdę nasze życie składa się z tych drobiazgów, których nie widzimy, jak szybko biegniemy i szybko mówimy, że jesteśmy przerażeni. Dopiero w momencie, kiedy zaczniemy zwalniać to, widzisz to, te drobne rzeczy, to tam znajduje się energia naszego życia, energia naszego serca, energia naszej świadomości. W drobnostkach, nie w tych wielkich, ogromnych słoniach. No prawda, z podniesioną trąbą. A propos knajp na końcu tęczy. Natomiast jeśli chodzi o sytuacje, w których jeżeli nie mówimy o waleniu, jeśli już mówimy o waleniu, to walenie są bardzo duże, prawda? Tak. I większe odsłonie. Większe odsłonie. Dużo większe. Największe większe ssaki. Największe ssaki się
No! I teraz co? Teraz poszliśmy na odpowiednie. Tak, na właściwe wody. Teraz wypłynęliśmy głęboko wody. I teraz chciałbym wam powiedzieć, zanim tresnę fontanną mądrości, że... wszyscy wyjdą z tą niejasnym przekonaniem, że ktoś ich tak prawda uświadomi w pewnych sytuacjach. To może się okazać, że tych waleni by nie byłoby, gdyby nie było takich małych pimbolków, które przez te fiszbiny tam przepływają tam, dzięki którym te walenie mogą walić wszystko dalej, prawda? Bo zwróćmy uwagę, największe zwierzęta na świecie zjadają najmniejsze zwierzęta na świecie i dlatego żyją. Oznacza to, że nasze największe inicjatywy, największe osiągnięcia składają się z mikroorganizmów. Orgazmów. Z mikroorgazmów. O! To jest bardzo dobre podsumowanie tego spotkania. Słuchajcie, idziemy teraz na mikroorgazmy. Proszę mnie z mikromasturbować teraz. Będzie na warsztatach jutro? Tak, mikroorgazmy. No to będzie warsztat o mikroorgazmach. Tak. Kto się zapisuje? Kornelia jest na miejscu, przyjmuje opłaty. Tak, proszę. Tak, jutro zaczynamy chyba o 10 czy o 11 i kończymy w niedzielę o 15. Tak. Ja myślę, że to zależy, o której stąd wyjdziecie, to zaczniecie. O, ja widzę, że ktoś tutaj kranizuje. Margines bezpieczeństwa jest, bo my potrafimy to. I nagle zrozumieć, że jeszcze minął. Nie, serio, jeśli zwróciliście uwagę kiedyś, jak wici pająk albo mucha i dlaczego te owady mają taki refleks, to dlatego, że to, co dla nas jest szybkim ruchem, dla nich jest bardzo często długim zmierzaniem tej dziwnej łopaty w ich kierunku. To co, lecimy? Nie, poczekaj. Najlepszy widok jest, jak to się zbliża, ale potem polecimy. Bako, jeszcze muszę poczuć powietrze. Zaczekaj, bo zrobię taka fajna ochłoda. No. No, fajnie, bryza, lecimy. No. No. Ale są ludzie, którzy potrafią muchę złapać w locie. Tak. To można się tego paradoksalnie bać. Są to najczęściej osoby, które mają bardzo wolny tryb obserwacji. Patrzą wolno, a machają szybko. Słuchają oczami. Jak można patrzeć wolno? Ale my cały czas próbujemy skończyć. Ale jeżeli zwróciliście uwagę, nasza medytacja będzie w środku naszego wystąpienia. Tak, nawet jeżeli zwróciliście uwagę na coś takiego, że jeżeli przytwierdzicie coś do jakiegoś punktu małego i zmienicie trajektorię tego ruchu o milimetr, to na końcu tej długiej tyczki, która jest do tego przyłączona, będzie kilkanaście metrów machnięcia. Chyba, że mówimy o obcej galaktyce. Siła razy ramię. Czasami kończy się to w obcych galaktykach. I słuchajcie, jeżeli chodzi o myślenie magiczne, spróbujcie kiedyś przed zaśnięciem wyobrazić sobie, jak daleko od Ziemi, od miejsca, w którym jesteście w stanie dotrzeć swoją wyobraźnią. To jest też fajne ćwiczenie na horyzont postrzegania waszego świata. Jak daleko od miejsca, w którym jesteście, leżąc tam w tym łóżku wieczorem, jesteście w stanie waszą świadomością odejść. Tak. To jest ciekawe ćwiczenie. Tylko je zróbcie. Dokładnie. Nic więcej, nie będziemy żadnych podpowiadać już rzeczy, bo już za dużo wam powiedzieliście. Ten świat już nie będzie taki sam. Tak. Już nikt na warsztaty nie przyjdzie, teraz by wszystko... No nie, już teraz musimy was tylko zabić. Musimy wymyślić nową warsztatę. Także uwaga, uruchamiamy zawalanie się do piwnicy. Musimy na to lecieć. Cekły, robicie rachunek sumienia. Nie pozwolimy czasu. Słuchajcie, to jest tak zwane rzymskie małżeństwo, w każdej chwili każdy może się wycofać, jeżeli już miłość wyparuje, to wtedy można powiedzieć sobie do widzenia i nie trzeba iść wcale po rozwód. Tak? Prawda. Zgadzamy się z tym całkowicie, ponieważ uważamy, że jednym z najważniejszych warunków naszego kochania naszej przestrzeni jest to, że ma ona prawa się cały czas zmieniać. Łącznie z faktem, że na przykład niektóre elementy stwierdzą, że nie wiem, co ja w tych facetach widziałem. Czy mówicie o... Tak, mówimy o... Tak, o tym też. O waszym prywatnym życiu, czy mówicie o tym, co robicie? Wszystko jest naszym prywatnym. To znaczy, my z Olegiem od samego początku założyliśmy, że wcześniej czy później ten ogień się w jakiś tam sposób wypali i każdy z nas pójdzie jakby w swoją stronę. I to było powiedziane od samego początku. Tak, ale w tym... Ale na razie nieskutecznie to robicie. No, więc właśnie, wiesz, zauważamy pewną taką sytuację, że to jest dziwne i chyba zaczniemy handlować z tymi agencjami matrymonialnymi. Jaki sposób zapewnić długowieczność związku? Po pierwsze, pozwalam człowiekowi w każdej chwili odejść. Po drugie, uważam, że to jest jego sprawa. Po trzecie, on nie definiuje mojej wartości.
Ani szacunku do siebie. Nagrywasz? Po czwartej. Po czwartej i wcale nie najważniejsze. Jeżeli ktoś ma dużo przestrzeni na decyzję, to mu się wcale nie chce kompulsywnie reagować. Czyli nic nie dzieje się z przymusu. A więc jeżeli odejdzie, to jest lepiej. A jak zostanie, to też. Czyli zawsze jest lepiej. Poza tym człowiek, który przy mnie się dalej odmawia uczyć siebie, to człowiek, który już nie jest sobą. To jest trudne, nie przestać udawać kogoś, kim się nie jest, przy osobie, na której nam zależy i wiemy, czego ona od nas oczekuje i za wszelką cenę staramy się dostarczyć tej drugiej osobie to, czego ona od nas oczekuje, a nie siebie takim, jakim jesteśmy. Po czym po kilku latach okazuje się, że jesteśmy tak zmęczeni, że mamy to gdzieś. Nawet tą osobę, którą tak bardzo chcieliśmy mieć przy sobie. I zadajemy sobie pytanie, jakim cudem nie mogę wytrzymać z osobą, którą kocham najbardziej na świecie? I wtedy powstaje związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli już kogoś pokocham, to nie mogę z nim wytrzymać. Znowuż powrót do kodowania z dzieciństwa. Jak nasi rodzice nas traktowali, czy mieli dla nas czas, czy mieli dla siebie czas przede wszystkim. Jak myśmy to wtedy postrzegali, a potem to po prostu tylko powielamy, no bo taki mamy wzór miłości. Szczerość jest wtedy, kiedy mówimy sobie wszystko. Proszę pana, mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Słucham. Jestem pana dobrym uczniem, więc grzecznie pytam. A wstaniesz? No nie, bo na ciasno nam mógłbym talerz rzucić. Sorry. Słuchajcie, nie, ale mógłbyś rozwiązać ten temat. No ja się dowiedziałem na przykład tutaj, że mój ojciec nie miał dla mnie czasu i ja teraz też nie mam dla siebie czasu. I co? Dalej. No właśnie. No tak, możesz albo z tym feromonem szczęścia się pożegnać, używając do tego myślenia magicznego, albo będziesz dalej przywiązany do tego feromonu i z nim będziesz żył i szukał ludzi, którzy nie będą mieli dla ciebie czasu. A przede wszystkim sam nie będziesz miał dla siebie czasu. Idąc na skróty, ty. Znaczy mama nie daje go. Ty nie masz dla siebie czasu. Nie to, że nie masz dla siebie czasu, dlatego że ojciec go dla ciebie nie miał. Ty nie masz na siebie czasu, bo nie chcesz go sobie dawać. No o tym, o to właśnie się jest. Natomiast można użyć bardziej magicznego myślenia, żeby to zmienić. A psychologicznie cennym odkryciem było to, że użyłeś przykładu ojca po to, żeby sobie to bardziej usprawiedliwić. No tak, no przecież ojciec nie miał dla mnie czasu, to jest normalne, że ja nie mam dla siebie czasu. No i się tak to wyjaśnił. Jak żyć? No. Jeszcze jest takie fajne pytanie. Jak mam dla siebie mieć czas? Jak nawet własny ojciec go dla mnie nie miał, nie? Nie daliście ostrzeżenia, jak daje się ludziom wybór, bo poszłą tą drogą, to oni podejmują różne wybory i nigdy nie wiesz. A ale nas ludzie nie interesują. Jesteś zabójczy, ojcze. Ja ci gratuluję, oczywiście, że tak. Przecież to przed chwilą powiedzieliście. Oni mogą wybrać wszystko. Nawet to, co nie wynika z tego, co mówimy. Ojej! No, ja się nie natrząsam z ciebie. Ja się śmieję z własnego styku myślenia. Co się stanie, jak my na oczach mamy podejdziemy do lodówki i powiemy jej: mamo, a ja teraz wezmę tą truskawkę z tą galaretką i zjem, bo uważam, że na nią zasłużyłem, czy zasłużyłem. To mama powie: zejdź z moich oczu. Ale mama w naszej wyobraźni będzie tam stać, przyjmie tą wiadomość, a my na jej oczach tą truskawkę zjemy i zobaczy, co się wtedy stanie i na co pozwoli wasza wyobraźnia. A więc jeżeli ktoś ma schematy wstydliwe po przyłapaniu przez rodziców na masturbacji, no ja gratuluję pomysłu, co z tym zrobić dalej. Mikroorgazmy gwarantowane. No to dobra, pośpiesz się, bo zaraz matka wchodzi. Co jest nie. No dobra, słuchajcie, na prawie, jak to mówią seksuolodzy, teraz kończymy naprawdę. A najgorzej, że nie jest ważne, jak facet zaczyna, tylko jak kończy. Wiesz co, to jest polityczne. Ja uważam, że tak naprawdę niezależnie od płci, to jak się zaczyna, warunkuje to, jak skończysz z tym, co zaczyna. Nie zgodzę się z tym. No dlaczego? Bo po drodze zadzieje się masę różnych rzeczy i to, jak się zaczyna, raczej nie warunkuje tego, jak się kończy. Brawo. I to jesteś osobą, która właśnie rozgryzła mechanizm przyczynowo-skutkowy, który zaczarowywał sytuację. Dostanę perble albo coś? Mówisz i masz. No.
Nawet zrobił o takie... Takie bardziej. O. Dobra. Dziękuję. Ta-da! Jeszcze? 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 Dobrze. Dziękujemy bardzo za miejsce, za spotkanie. Aaa! Co to było? Co? Można przerwać schemat? No. W każdej chwili. O kurde, ale masz przerwane to? Już nie możesz być w tej sytuacji ofiarą. No dobra. Ale ofiarę można zamienić na ofermę. Można. Dobra. Albo nawet na fujarę. Fujara losu. No dobra, skacie. Kończymy. Naprawdę koniec, naprawdę już koniec. No, no, no. Oficjalny, bo my jeszcze nigdy się nie wybieramy. Tak. Jakby. Dobra, to jest koniec. Jeszcze jeszcze. Miksowanie tresury Matrixa ma takie, taką wadę, że nigdy nie jest takie samo. Nie udało nam się nagrać dwóch takich samych filmów, chociaż kiedyś próbowaliśmy. Tak, nawet się nie udało. Nawet byśmy nagrali ten sam film dwa razy, bo raz był na żywo, a drugi raz nagraliśmy go właśnie o tych łodziach podwodnych. I on też nie wyszedł taki sam. Bo ten pierwszy był przez przetwarzanie Google robiony na takiej zasadzie, że ten streaming wyszedł, jakbyśmy byli w Szotlandii cały czas i mówili ten sposób, jak nastąpił. I mieliśmy teraz zapętlenia, pętlenia. Jest głosu. Kilka takich filmów, gdzie mówimy bardzo szybko i trzeba się mocno skupić, żeby nas zrozumieć. Zrozumieć. No zresztą mieliśmy wspólnego znajomego, który tak mówił i zawsze nam się przypomina, jak wyglądamy. Gdzie są te kaczki? Gdzie są te kaczki? No. Bardzo piękny film, jak mówicie, że można, wolno, a mówilibyście szybko. Tak. O tym, że można znać przesyłko. Mówiliśmy szybko o tym, że można wolno. A, że cieszę, że na to wpadłaś. To. Bo ja już zapomniałem, który. No, no dlatego, że on był taki szybki, wiesz, no. Nie bądź ja taki szybki. Ja tylko powiem, że bardzo dziękuję wam i wam wszystkim. I mam taki, taką samolubną radochę, że sobie zrobiłem to z tym. Dobra, to jakby ktoś o, się właśnie czuł źle, to wie, kto jest winien tej sytuacji. Przyszła do lodówki i wzięła sobie deser. Na oczach mamy! Całe ciasto pierdzieliła razem z truskawką. Tak, tam było więcej truskawek. Tak jest. O, wow. Ktoś tam się poprzytulać, to jestem strasznie chętna. Zresztą nie tylko, tu wiele osób przyjechało, żeby się poprzytulać. Tak z Warszawy, z Dolnego Śląska, z Gliwic. To jest w ogóle centrum wszechświata dzisiaj. Dzisiaj tak. Nawet z Sosnowca. Nawet z Sosnowca. Nie mów tego głośno! Ty jesteś najważniejszy. I a propos, nie mówi się jakoś tam, jak ty mówiłeś, tylko ciulato. Po śląsku. Godo się ciulato. Nie, żeś zrozumiał. Ty tam jakaś ciulowa to żeś mówił, czy ciulaś się jakoś tam. Czy to jest ewolucja. Ale ja mówię, jak genetyczny. Oleg mówił. Jarzek jest gotowy na poprawę. Mówię, jak jest. Tu się godo, tu się godo. Ale jeżeli ktoś wyrazi, że to jest to, co jak jest, jest takie właśnie jak wstawić jest, nazwę tak organu, to ja akurat mam dobre skojarzenia, więc wiesz, no, prężnie, co jeszcze, zmienno cieplnie, tryskając zawartością z dużą entuzjazmem, prawda? Tryskając z radością. Tak, jak ktoś powie, że... Tak samo, jak ktoś w ogóle jakieś anatomiczne odniesienia do jakiejś sytuacji, to ja na szczęście generalnie mam bardzo dobre skojarzenia. Więc... Spróbuję coś do czegoś porównać, nawet jeżeli pojedziemy w tematy, że tak powiem, już WC, to też na upartego, prawda? Oczywiście, że tak. Coś się wyciśnie. Coś się wyciśnie. To jest tak zwany metaforyczny recykling, wiesz, tak naprawdę możesz w tym wszystkim wszystko, cholera wie co znajdziesz, no wiesz, no, pokaż mi. Ja bym w tym nie grzebał. Ja bym w tym nie grzebał. Zresztą wiesz, w przeważającej części masa tego, o czym mówimy, to jest ciała martwych bakterii pochodzących z mojej wnętrzności, tak, w większości. A więc oznacza to, że właśnie oglądam trupy mojego społeczeństwa, które bardzo silnie dokładają się do moich decyzji, więc oglądam, że tak powiem, dziadków tych, którzy dziś decydują o tym, co jem, dokąd chodzę. Tak. Mamy, nie. Jeszcze włączone. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie, chciałabym przejść do piwniczki.
To nie, to jest wyłączona. Po jajka. Ja tylko po jajka. Przez ścianę. O, ty. Dobrze, i każdy przejdź. Zaraz zrobię coś, co chciałem zawsze. Potem wejdź w lewo. Na półeczce są jajka, za tymi drzwiami następują. Kolejna jajka. Wyjdź tam, a potem wejdź w lewo i tam są jajka. Ale... Czyli da się przejść. Słuchaj, takie jeszcze związane z drzwiczkiem. Naprawdę. Jajka zawiązane. Tam są jajka, chwilowo jeszcze nie spojrzę, ale za chwilę w ogóle są przewiązane sztureczki. Da się przejść przez ścianę. Mam to! Nie, dalej. Dalej, jeszcze trochę. Dalej, nie ściemniam, dalej i w lewo. Nie ściemniam. I daj mi drugie pomieszczenie. Jest jeszcze jedna piwniczka. Gdzie tam jest pomieszczenie? To pod przejściem. Masz inne przejście. Pod przejściem. Nie będę tak zobowiązana. Skupił się na jajkach. Z nureczkiem. Takie dwa razy poproszę. To są boczuchy! Olek, dasz radę dwa razy? Powiedziała ta, co żąda. Mówię, że to jest boczuchy. A, nie chcę. Masz? Jesteś? Trzymasz? Olek, poszedłeś do innego wszechświata. Jeszcze rób dolegu. Właśnie o to chciałem spytać. Nie wiem, ale gdzieś zginęła mi kasa, że ją muszę naprawić. Jeszcze raz widziałem tęczę w ciemności. No właśnie, chciałem zapytać. Jeszcze raz, pokażę.